Dzień dobry, Paweł Tyburski się u mnie. Witam Pablo Wszystkich. E, ten lepszy czy gorszy bliźniak? Nie ma lepszego, gorszego. Są inni. Po Są prostu. inni. Są inni i zależy, kto jaki ma dzień. <noise> A ty dzisiaj jaki masz dzień? E, zmęczony. Bardzo? <noise> Bardzo. Przemęczyłem się akurat ostatnimi dniami, ale może i to no dobrze, bo będę wyciszony i będzie lepiej się rozmawiać. Bo czasami lubię emocjom dać się ponieść i kontrolowanym emocjom, bo lubię być energetyczny, taki emocjonalny. Mhm. Be wszystko, co robię, to jest związane z jakąś emocją dużą. Mhm. E, aczkolwiek te emocje potrafią i mnie e, też zmęczyć. Mhm. Wtedy po prostu się autuję i, i gdzieś na bok zwijam. Przeważnie e, przytulam się w psa i tak potrafię przelecieć pół dnia. Mhm. Nie więcej, no bo nie potrafię więcej leżeć. Przytulam się w psa, a chciałbym zamienić na coś innego? Chciałbym. Na co? Na. Kochaną, dobrą, lojalną radosną, zaradną, mhm. piękną, kochającą. Kobietę. Wymieniłeś naprawdę fajne rzeczy, jeżeli chodzi o kobiety, tylko. Wyrozumiałam i z poczuciem humoru przede wszystkim. Taką, którą będę miał super vibe i będę czuł się, że to jest mój partner. Że to mhm. jest mój partner, że to jest mój kolega, że to jest moja najlepsza kochanka i po prostu. To ciężko znaleźć, tak naprawdę, ale, ale jest to do zrobienia. A jak nie znajdziesz ideału, to możesz zawsze dojść do konsensusu i mhm. na pewno mm, są, są narzędzia, dzięki którym jesteście w stanie w związku dużo przerobić i na pewno się dogadać. Ja jakieś tam doświadczenie związku złapałem po moich poprzednich no w sumie miałem jeden poważny taki związek, który można powiedzieć. No wieloletni. No, był z przerwami, ale, ale był, lata? Ale, no, ale był to związek bardzo, bardzo buźliwy i bardzo to, przepraszam, toksyczny też trochę, też w dużej mierze pewnie przeze mnie. Bo na pewno nie byłem dzieckiem, który miał zory, który miał e, dzieckiem już facetem można powiedzieć, który nie nie miał. Wzorca, nie miał mm, przykładu, jak powinno wyglądać miłość, jak powinien wyglądać związek, i jak, jak w ogóle powinno się żyć na dobrą sprawę w dorosłym życiu. Mm, I wszystkiego musiał uczyć się sam, a niestety, ucząc się, uczyć się na błędach zazwyczaj, no bo nie jesteś w stanie mm, wyeliminować wszystkiego. Mm, ale te błędy zazwyczaj cię najlepiej uczą. Mhm. Najlepiej uczą i najlepiej mm, wtedy właśnie wyciągać wnioski. Wydaje mi się, że trafiłem na osobę w swoim życiu wówczas, kiedy byłem w tym związku, która mnie nauczyła bardzo wiele. Myślę, że ja jej też dużo nauczyłem, ale też dużo na pewno kawałek częściej zabrałem mu. Powiesz, człowiek dojrzewa, człowiek cierpi. Cierpienia zmieniają, ból mhm. zmienia. On zazwyczaj ból jest e, jakby motywacy, motywacją do zmian. No i czasem niekoniecznie takich, które byśmy też chcieli, nie? no bo ból po prostu zmienia ludzi. Raz na lepsze, raz na gorsze. To już też kwestia tego indywidualna, jak każdy, jak każdy reaguje. Każdy może mieć inaczej, aczkolwiek uważam, że i ja, mimo że nie jesteśmy w związku, i mimo że dziś tam nie mamy jakiegoś kontaktu, to wydaje mi się, że i ja, i ona to moja była partnerka. Wyciągnęliśmy dużo z tego i, i idziemy przez świat. Po prostu lepszymi, lepszymi ludźmi. Mhm. Ona z większym doświadczeniem, jeżeli chodzi o, o to, czego może by nie chciała w związku, a ja z większym doświadczeniem, to, czego bym oczekiwał, i to, że miłość jest piękna po prostu, bo mhm. ta dziewczyna nauczyła mnie miłości, nie mogę powiedzieć, i, i dała mi bardzo wiele. Mam nadzieję, że, że ja też jej coś przekazałem, nie tylko jakieś tam. E, złych wspomnień, bo takowe też były. Nie można, wiesz, pokazywać w internecie, jak to wszyscy robią. Wszystko pięknych filmów. bo każdy, każdy związek, są momenty fajne, jak są gorsze momenty. Mnie tam kilka rzeczy gdzieś gubiło i nie byłem sobą w niektórych momentach, które mogę żałować, ale, ale może one te miały być. Po to, żebym ja nie zrobił tego w późniejszych latach, kiedy ja już założę rodzinę kiedy będę gościem już na, mm, uważany przez samego siebie za poważnego mm -hmm. no, wówczas nie byłem, bo, bo byłem mocno pogubiony, dzisiaj odnajduję tą swoją drogę do szczęścia odnajduję siebie w biznesie odnajduję siebie w po prostu prostym życiu mm -hmm. byciem właścicielem psów psa, kota mam, no, mam na głowie i jestem odpowiedzialny za kilka osób mam też pracowników i wydaje mi się, że to też uczycie takiego życia, e, takiego prawdziwego, normalnego życia. Bo jak to powinno wyglądać? Bo przedtem moje życie wyglądało szalenie. No, ono dalej jest szalone, ono ma tempo niesamowite. Podejrzewam, że mało kto wyrobiłby z moim tempem, jakby wszedł w moją skórę. Aczkolwiek, no, dzięki temu, dzięki temu, że cały czas się terapeutyzuję, cały czas się bodźcuję innymi osobami, które są w świecie, które które są mądrzejsze po prostu ode mnie, a które mi bardzo lubię się otaczać, no bo uważam, że żeby zwiększać swoją świadomość, żeby się po prostu e, doszkalać, po prostu, żeby być lepszym człowiekiem, może inaczej, jak to teraz mówią często, że stawiam na rozwój osobisty, nie? Mhm. I to Fryderyk fajnie powiedział, że okej, okay, wszyscy mówią, że Chcą się rozwijać, są rozwój osobisty, że idą w rozwój osobisty, ale co przez to rozumiesz, co to jest rozwój osobisty? No bo można się szkolić w danym momencie, w danym w jakimś dziedzinie i tak dalej. Tylko, czy jak Ty będziesz. Lepszym fryzjerem i będziesz kilka szkoleń zrobić, to czy to cię rozwi że to będzie rozwój osobisty? No, no nie, to będzie rozwój w danej dziedzinie, w, w, w danym zawodzie. A chodzi o to, żeby A być lepszym człowiekiem. A chodzi o to, żeby być lepszym dokładnie człowiekiem każdego dnia. Mm -hmm. I jakby ja z tego samego założenia wychodzę, co Frederyk i pewnie wielu, wielu innych ludzi. I to, co powiedział Derek, fajnego, że miło jest być ważnym, mm -hmm. ale ważniejsze jest być miłym. I to. Y to jakby, jak i wiele innych moich jak i, tak jakby mot, mot, motywów życiowych, nie wiem, jakby to powiedzieć, mm, przewodnich takich, które, które się staram jakby w życie swoje w, wplatać. To, to właśnie to, żeby być dobrym człowiekiem. Mhm. Żeby pomagać, żeby dawać, brać też. No bo ja uważam, że ja też biorę dużo od ludzi. Uważam, że każde spotkanie z mądrzejszą, starszą osobą, która ma ciekawe coś, ciekawego coś do przekazania, to jest dla mnie bardzo duży boost do tego że, i motywacja, bo ja z każdego takiego spotkania wyciągam trzy słowa, których mhm. nie znałem, trzy zdania, których, o których nie miałem pojęcia. Trzy jakieś modre rzeczy, które od razu wpają do swojego życia. I jestem gościem, który potrafi na kolejnej rozmowie to wykorzystać, nie? Mhm. Bo nie, nie jestem gościem, który czyta mnóstwo książek, a jestem gościem, który ma niesamowitą taką łatwość przyswajania tego, co się mówi, mhm. i z tego zabierania z otoczenia to, co najlepsze jest dla niego. Ja wszystko, chłonek, gąbka to, co uważam za słuszne, nie? W moim mniemaniu każdy może mieć inaczej, nie? jakby to jest sprawa indywidualna, aczkolwiek. Czuję się, że wszedłem w etap w życiu, że kręci mnie po prostu rozwój mhm. i kręcą mnie mądre rzeczy. E, Mądrzy ludzie co zawsze mnie kręcili, tak? Ale też za dużo, ba, za, za dużo miałem momentów w życiu, że zbaczałem. Nie? Mhm. Dlatego, dlatego nigdy nie byłem tak skupiony na sobie, jak dziś. Dopiero dzisiaj, kiedy od 6 rano do 24 pracuję, to są różne, ja potrafię trzy treningi dziennie zrobić, w mhm. międzyczasie bardzo dużo pracować i zamknąć kilka tematów, potrafię zaprojektować rzeczy, pojechać do barbera jednego drugiego, bo aktualnie w trzy miesiące tworzyłem trzy barbery swoje, mam klinikę medycyny estetycznej, mhm. którą rozwijam, o jeszcze, którą też przebudowuję i robimy dział stomatologii estetycznej, samą stomatologię estetyczną, do tego mam markę odzieżową, którą sam projektuję mhm. też którą, e, no tak naprawdę z moim wspólnikiem, Mikołem Kołackim, bo on się bardziej zajmuje sprawami takimi, wiesz, księgowymi, papierkowymi, mm -hmm. bo ja jestem kurwa do tego, jest dramat. No, nie każdy jest do tego stworzony. Nie, no ja, mój brat tak, mm -hmm. to jest to, że jedna półkula chyba zaciała u niego nie. inaczej, a u mnie inaczej, bo ja, ja matematycznie, no dramatycznie, nie, mm -hmm. tylko liczę, umiem liczyć na siebie, to okay. zdecydowanie, to jest najlepsza moja wada, wada, zaleta. Ale jeżeli chodzi o no, wszystko inne, to ja po prostu trochę mam taką manię kontrolowania. Co mnie też męczy, nie? Dlatego, że ech, mam tak często, że to nie jest, to nie jest, yy, jak to się mówi, narcystyczne. Mhm. Tylko ja po prostu mam takie poczucie, że ja robię wszystko z serca głęboko, nie? I jak robisz z poziomu serca wiele rzeczy, to idzie z miłość, duża taka energia dobra. I, i wtedy powstają super rzeczy. Mhm. A jak robisz coś na odpierdol, coś, co nie jest Twoje, co wiesz, że a, muszę zrobić, żeby to odjebać, to nie będzie nigdy tak wyglądać, jak zrobił to ja. Mhm. Jak ktoś, który ma pasję, ma wizję, ma, jest kreatywny, nie? I, I to jest tak, że ja nawet czasem do moich barberów przyjdzie, gdzie mam zajebistych barberów, ja potrafię przyjść, nie? obejrzeć jak kogoś strzyże i podejść i powiedzieć, weź mu to kawałek popraw, delikatnie popraw. Wiesz, ja już mam wizję, jak kogoś widzę, mówię, ja bym ci tutaj zrobił kawałek tego policzka, mm -hmm. bym ci podniósł, by było by super. Wolumetrycznie trochę. Po prostu mam też poczucie estetyki dosyć wysokiej i po prostu lubię to robić. Poza tym, no, zmieniłem już kilka żyć, można powiedzieć, uh -huh. w mojej piosence mm, najnowszej. Też o tym, jakby ne, śpiewam. E, śpiewam duże słowo. Próbuję śpiewać. No, ale, na ale na, ale jest, na karcie na czasie jest. na na czasie 15. Nie. miejsce jest przed tak. Alberto i przed takimi uh -huh. e, znanymi uh -huh. osobistościami muzycznymi, więc to jest wielki sukces dla mnie, co, co na pewno napędza do tego, żeby robić to dalej. I uwaga, to też jest coś, co robi z serca. Uh -huh. To jest w moim głosie też, jest, jesteś w stanie wyczuć tą emocję. Bo Lubię śpiewać i dać, ma emocje. No i, i trochę tak skaczemy z tematu na temat, no ale tak to wygląda, że, że mam trochę manię taką Paweł, kontrolowania, nie? Pięknie mówisz, naprawdę, pięknie mówisz o sobie i o tym, jak dążysz do rozwoju osobistego i innych takich rzeczy. Natomiast ja mam do ciebie takie pytanie, bo. No, świętoszkiem nie byłeś nigdy. No, nigdy nie będę. Demony niektóre cię dopadały i pytanie. Nie dopadają. No właśnie. I pytanie, jak z tymi demonami jest w chwili obecnej? <laughs> bo powiedziałeś, że terapeutyzujesz się. Czy ty chodzisz na jakąś terapię? Tak. I, od słuchaj, kiedy? Od terapeuty Dlaczego? Terapeutyzuję się, przepraszam, że ci przerwasz mm. w sumie do końca, no. bo wiem, do czego zmierzasz. Terapeutyzuję się już od można powiedzieć, prawie pół roku z Pawłem. Wikingiem, Pawlakiem, mhm. jest to super gość, który też przeżył jedno. to nie jest gość, który z teorii jakby rzuca jakieś zagadnienia, jakieś, jakieś, jakieś rzeczy z, po prostu z książek, tylko bardzo dużo z autopsji przeżył, to mhm. co na przykład ja i też bardzo dobrze się dogadujemy, też umie na mnie zadziałać i nie tylko zacząłem też współpracę, współpracę. Ale to jest jakiś trening mentalny stricte? Tak, czy to, jest rozmawiamy... stanie, to nie jest taka terapia, terapia czysta, Właśnie, nie? Właśnie, o to pytam, no. czy, czy jednak jest tak, że jesteś pod opieką jakiegoś specjalisty, który stricte zajmuje się terapią? Nie, nie em, to nie, bo... nie bo jakby Paweł, Paweł, ja bym to tak nazwał trochę mm, mniej profesjonalnie, nie wiem, jakby, te, jakby tak na skróty, po prostu zajmuje się naprawaniem głowy. Jak mm -hmm. zwał, tak zwało. Mm, nie wiem, jak to dokładnie, bo nie zagłębiam się. Ja, no, ja nigdy rozumiem. nie zagłębiam się w rzeczy, które dla mnie mają sens i które na mnie działają. Nieważne, czy to jest certyfikowane, czy nie. Mm -hmm. Ja idę za, za tym, co się czuję. Ja często mam tak, że ja mm, mózgu rzadko co używam. <laughs> w sensie takim, że. No. Bo wiesz, ja mam coś takiego, że rano wstaję, mam pomysł i jego ja go po prostu realizuję. No. Ja nie myślę, ja nie kalkuję, nie używam mózgu. Ja po prostu idę i to robię. Mm -hmm. Ja nie zastanawiam się, czy to mi wyjdzie, czy nie. Jak mi nie wyjdzie, w ogóle się nie, nie boję porażki. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, jak... Kurwa, jak mi nie wyjdzie, bo mnie ocenią. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, jak wstyd. Mhm. Nie? nie mam czegoś takiego, jak... Wiadomo, że jakbym coś odpierdolił i takiego, i by wyszło e, jakaś obrzydliwa rzecz, to na pewno bym się... Ale nie robiłem takich rzeczy. Robiłem wszystko to, co, to, co ludzkie, nie jest mi obce. Mhm. No ale I, chyba wstydziłeś i, się swego i, czasu, kiedy tak, wydarzyło się, co się wydarzyło. No tak, no bo to... Ale wstydziłem się, ale... Mm, ale taki byłem. No to wiesz, czegoś się... Nie można się wstydzić czegoś, co zrobiłeś i że taki byłeś i to nagle wyszło. Bo to jest kara. Hmm. To nie jest... To jest wstyd. No kurwa, robiłem tak, tak? Tak się bawiłem i tak dalej. I myślę, że nie tylko ja się tak bawiłem, tylko akurat no, u mnie to wyszło. To to tak nie było... jest, I to też nie jest rzecz, która, za którą kurwa powinni mnie powiesić czy coś, czy kamieniami obrzucać bo jesteśmy tylko ludźmi, grzesznikami i, i popełniamy te błędy i będziemy je popełniać, no ale... E, tylko, że wiesz, wy byliście parą na świeczniku, która się... Tak, tylko to, to, się, to, było to też było też tak, tak że ja... Bo to wiadomo, że o ten temat tak. nawijamy, no to wiesz, ja przez pierwszy rok... Kurwa, ja mentalnie w ogóle wtedy, a dziś to jestem zupełnie gdzie indziej. Nie? Jakby no. dwa bieguny. To no zresztą, no, gdybyś, gdybyś był mentalnie w tym samym miejscu, to myślę, że zupełnie inaczej by wyglądało to, no co tak. robisz teraz. Tak to naprawdę. dzisiaj na pewno bym o wiele mniej zrobił, też na pewno o tych rzeczach pogadamy mm -hmm. e, później, aczkolwiek. Mm, jeszcze chcę cofnąć się do jednej rzeczy, o której mówiłem, o monice, która. Bo tu mówiliśmy o terapii, chciałbym na razie przy tym zostać mm -hmm. i później tak, tak, tak. O, porozmawiam jeszcze o tych obłych sprawach. E, Paweł, mówię, e, tak działa, że ja coś zobaczę starej, i po prostu działa. Nie używam mózgu często, po prostu idę za głosem serca, nie? Jest przeczucie I, takie. Tak, mam, mam wysoką intuicję, e, jakby na wysokim poziomie rozbudowaną i k nią się kieruję i coraz częściej się je słucham, bo kiedyś było tak, że mówiła mi ona, ale jej się nie słuchałem, robiłem na odwrót i nie wychodziłem na tym dobrze, aczkolwiek w momencie, kiedy naprawdę zaczęło się dużo fajnych rzeczy u mnie w życiu dziać. I to nie bez powodu, po prostu na wszystko na ciężko zapierdalałem, to mam, ja czuję że straszną siłę Bożą i taką mm -hmm. straszną opiekę. Bo to, że nie miałem rodziny, jak byłem młody, to, że byliśmy w domu dziecka 10 lat z i z moją resztę, resztą rodziny, czyli z moim starszym bratem i siostrą, bo wielu pewnie nawet nie wie, że mam jeszcze siostry i brata starszego, mm -hmm. którzy mieszkają w Anglii, to... Brat ma jeszcze Czu czwórkę dzieci chyba, nie? Tak tego, jest, ja. ma jeszcze ma brat czwórkę dzieci i też przypomnij mi, żebyśmy do tego tematu mojego Spoko. brata wrócili, bo chcę coś powiedzieć. To będzie coś fajnego, co mnie buduje strasznie. Mhm. No i było tak, że. Eee, czekaj, do czego byłem? O tym, że nie wiedzą ludzie. Czekaj, tak, masz... o tym, że nie wiedzą ludzie, że masz brata i siostrę. Aha, ale Rozmawialiśmy tak? o terapii. Tak. No i e, słuchaj, to, że mi zabrano tą rodzinę. Mhm. Że tak, tak, jak się wychowałem, tak się wychowałem, to, to ja strasznie byłem blisko Boga. Zawsze. Mhm. Jakby Nie mówiłem nigdy o tym tak, ale ja zawsze mocno afirmowałem, zawsze wierzyłem, zawsze, zawsze się modliłem. Nie chodziłem do kościoła, ale zawsze że czułem, że, że mi to rekompensuje on, nie? Na górze. I ja wiem, że dzięki niemu wszystko mam. I mu zawdzięczam. To nie jest tak, że ja, okay, ja mam siłę do walki, mam siłę, żeby wyrwać coś, co, mm -hmm. co powinno być moje, bo wiem, że zasługuję na to. Wiem, że jestem dobrym człowiekiem, wiem, że staram się być dobry, wiem, że popełniam błędy, ale to nie są błędy, które są spowodowane z tego, że jestem złym człowiekiem, tylko po prostu jestem grzesznikiem i twardo, twardo są pający po ziemi, więc wiem, że te grzechy są mi wybaczane. Wiem, że Bóg ma na mnie plan. Wiem, że mam misję swoją na ziemi uh -huh. i czym jestem starszy, to zaczynam coraz bardziej to rozumieć. Ale kiedy byłem mały, to byłem człowiekiem bardzo mocno zbuntowanym. Ja nie miałem prawie za każdym razem koszonkowego. Mój brat był zupełnie inny. Wszędzie jeździł, ja nigdzie nie jeździłem. Ale byłem zawsze indywidualny. Miałeś zorganizowaną grupę przestępczą małoletnią. Tak, miałem. Miałem <laughs> chłopaków, którzy dla mnie żebrali. Mm -hmm. On zawsze byłem dobrym, jak to mówił mój I trener, Liderem i biznesmenem. <laughs> zawsze umiałem zarządzać grupą. Zawsze miałem mm -hmm. to, co mam do teraz, po prostu energię taką, przy mnie ludzie chcą żyć. Przy mnie, jak ja wchodzę w jedno miejsce, to co czuć? To czuć moją energię, po prostu rozdaję. Jak kartatywnie, kurwa. Mogę się ładować ode mnie normalnie, bo mam tyle jej w zasobach. Uh -huh. Tylko, że ja wiadomo, ona też jest na pewno m, gdzieś tam ma swój koniec. I, ale jak ma swój koniec, to wtedy się autuje, ładuje się sam, bo energetycznie Bóg mi daje siłę. I lecę z kolejnym dniem. I taka jest prawda, że zawsze go miałem blisko przy sobie, a dzięki temu wyszliśmy z domu dziecka uważam, bo, bo wszystko co, co, co było, to była ciężka praca przy, i przy odrobieniu szczęścia, którą właśnie Bóg nam dał, to, to udało się wyjechać do Warszawy. I w Warszawie się zaczęło gubienie, bo od bo 16 roku życia się tutaj pojawiliśmy bez opieki, bez niczego, trener starał się nią sprawować, ale wiadomo, jesteś młody, jesteś piłkarzem, piłkarzem jesteś człowiekiem, który lubi się zabawić, który od młodego męczył pornografię, która ryje łeb mm -hmm. e, potężnie i też na pewno, i też pracuje nad tymi rzeczami e, e, teraz jak mocno. Jak ty potrafiłeś ścięgnąć, zerwać podczas masturbacji? Dokładnie. To jest hit, Tutaj, jak, jak pan, ja to usłyszałem, to, mówię, nie wierzę. Ale to było w depresji i to mm -hmm. było też taka kompulsywna masturbacja, nie? No i to jest, to jest też, to są, i w ogóle to jest piękne, że człowiek może się odkrywać i dochodzić sam do czegoś, mm -hmm. do czego inni nie mają nawet e, odwagi dojść, bo boją się tego, że może coś odkryją, czego nie chcieliby odkryć, albo nie mają, e, nie są po prostu, kurwa, na tyle chętni, e, głodni życia i, i chcą przeżyć po prostu że te życie, a nie żyć. Ja chcę żyć, ja chcę mm -hmm. być głodny, ja chcę dowiadywać się coraz więcej o świecie, o sobie. No i, i teraz tak, wyjechałem tutaj, zaczęła się zabawa i zaczęło się oddalanie od Boga też. Ja to teraz tak jakby mapę, jakbym na mapę spojrzał swojego życia, na ten wykres czasu, to ja jestem gościem, który mm, jestem bardzo wierzącym gościem. Ja e, zawsze byłem i... A jesteś bogobojny? I właśnie o tym też porozmawiam i zaraz do tego mm -hmm. dojdę, nie? Bo do tego właśnie zmierzam. I jest tak, że wyjechałem stąd i nagle, kurwa, oddaliłem się od Boga. Nagle przestałem się, może nawet, bać, właśnie, nawet konsekwencji, bo wiesz, jest tak, że idziesz, nie? Mhm. Wyrzucisz papierek i on nie trafi do kosza. Mhm. I przejdziesz dalej, i ja nieraz tak miałem, że stary, dwa kroki, o kurwa, nie. Nie chcę mi się wracać, ale idę bowiem, że widzi, nie? Mhm. Na tej zasadzie. Podnoszę i wyrzucam z powrotem. I, musi, I ja zauważyłem, że w pewnym, mojego, w pewnym atomie mojego życia pojawiły się narkotyki, to wszystko I gdzieś ten demon na pewno w, w te moje drogi e, mocno wszedł W te moje, e, w te moje problemy No i, i zaczęło się więcej baletów Zaczęło się mniej myślenia właśnie o tym Bogu W ogóle nie dziękowanie Mu za, za różne rzeczy I w ogóle przestałem się właśnie bać to jest nie... Tylko głupiec się nie boi. A to nie było po prostu kompensowanie sobie tego, co przeżywałeś w domu dziecka? Wiesz co, ja teraz jestem strasznie na... z Moniczką, którą serdecznie pozdrawiam, z którą będziemy tworzyć piękny projekt mm -hmm. na tematy, które właśnie nie poruszają influencerzy, na tematy, które mało kto w ogóle porusza. To będzie bardzo odważne, odważne rozmowy, które... Podejrzewam, że obnażą mnie z wielu rzeczy, ale mm -hmm. chcę być przykładem na to, że to nie jest nic wstydliwego, że to są rzeczy, które dotyk dotykają każdego z nas. E, jestem dzieckiem, który jest deda, jestem dzieckiem, który ma mn mn mnóstwo problemów, kurwa. Ja dzisiaj jestem w tym miejscu i naprawdę mogę powiedzieć, że ja się coraz bardziej doceniam, że z tego, co mm -hmm. ja przede ja dzisiaj, kurwa, niosę jakąś wartość ze sobą, że staram się e, robić wszystko, żeby, żeby wszyscy wokół mnie byli szczęśliwi, szczęśliwi. Sam czasem ostatnio myślałem, że mniej myślę o sobie niż o innych, przez to strasznie e, cierpię na jakichś tam rzeczach. E, zauważyłem, że czym więcej pomagam, tym więcej osób mi krytykuje i coraz więcej ode mnie wymagają, biorą. I zaczynam być coraz bardziej zmęczony, i mam takie wrażenie, że więcej intryg jest do mnie. więcej, Czym więcej masz pracowników, to jest więcej cały czas problemów. I gdzieś tam cały czas pomaga mi teraz aktualnie też, mimo to, że mam terapię z spałem, właśnie Monika, której niedługo wam mhm. opowiem. Monika, przepraszam, Małgorzata. Może mhm. co to z Tominiką? <laughs> Nie dziwię się. Kurde! No dobrze. Jest z piękną, ładną kobietą, i na pewno, na pewno są, które dużo wartości też w mojej mhm. życiu niosą. Dlatego ją szanuję i, i mam do niej e, sentyment. Ale jeżeli chodzi o, mm, o to, co mówiłem, to będę poruszał tematy, które są mocno związane ze mną, które są bliskie wielu ludziom, mhm. ale tematy, które będą grube, no, nawet na zasadzie właśnie seksualności na temat masturbacji, na temat skąd czy jakie problemy się biorą. Mnie to interesuje. I my... I mówiąc właśnie o tym rozwoju osobistym, to właśnie to jest to też. Bo to jest to, że zmieniasz swoje stare nawyki w nowe. Czyli to już powoduje, że jesteś lepszym człowiekiem, bo to mhm. złe zamiesz na lepsze. I... E, i no niesamowitą historią... W moje wszystkie historie są niesamowite, bo wszystkie są z przypadku. Mhm. Ja w moim życiu... W głowie planowałem wiele. I wiele dzisiaj z tych planów się zmanifestowało. Ale afirmowałem je. Jak byłem w domu dziecka, leżałem codziennie po szkole, włączałem sobie wieżę, bo to były wieże, na maksa. Zamykałem oczy i ja myślałem o swojej przyszłości. Nie ja przysięgam, ci mogą tutaj ludzie nie wierzyć. Ale zawsze to robiłem. Muza na maksa i zawsze widziałem się na dużej scenie. To jest niesamowite, no bo. Bo tak naprawdę ja nic specjalnego w życiu nie zrobiłem, mm -hmm. aczkolwiek wiem, że jestem wyjątkowo dobrym człowiekiem, który często gubił drogę, ale że zawsze miałem w sercu coś, czego brakuje wielu ludziom. Mm -hmm. I, e, I życzę im tego, żeby poczuli kiedyś się tak, jak chociaż ja się czuję na co dzień, cho, chociaż raz. Bo to, jak wiesz. <grym> ja dużo strasznie pomagam, nie, jakby, nie mój, ja, jakby to nie jest coś, co ja się chwalę tym, tylko ja tym się hełbię wręcz, mnie to uszlachetnia i mm -hmm. to sprawia, że ja chodzę, że nawet jak nawet jak coś się stanie złego, nie, coś odpierdolę, to często sobie mogę tym, to zrehabilitować, no bo to jestem tylko człowiekiem i bardzo mocno też właśnie Małgosia wpłynęła na moje zmiany w myśleniu, poprzez to, że Zawsze się karałem, karciłem. Zawsze jak coś zrobiłem, kurwa, były momenty, że normalnie się nie nienawidziłem przez chwilę. Nawet jak poleciałem. Nie chciałem polecieć, ale poleciałem. Było strasznie. Co jeszcze mnie nabrało, nie jestem bardziej z tego brałem. Odkąd pracuję też właśnie z Małgorzatką, z Gosią, to, to naprawdę ona nie dość, że ma taką energię wspaniałą, czego ludzie będą mieli dowód i, 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 i będą mieli przyjemność ją poznać i zobaczyć, o czym ja tutaj mówię, to, no to, to, to moje życie też no, nabiera, jakby skakuje na kolejny wyższy poziom. Nie? I e, na przykład z menu tam tak samo było, że wszedłem na kroplówkę i zobaczyłem ją w telewizji. Mhm. Nie? Zajebiste, zajebiste zdanie powiedziała, że terapia jest to rzecz przez ludzi tak słabo odbierana, jakby jest negatywna, jakby w, w słowie w odebraniu tego słowa terapia. Dlaczego? Mhm. Teraz się trochę to zmienia, nie? Jakby ludzie starają się to teraz no, jest ale... Teraz nie, że chodzisz na tak, terapię. Tak, ale jeszcze niedawno mhm. to była kurwa ujma. Dlaczego? Już ci mówię. I to są, ona, w czasach naszych tak, rodziców. Tak. I teraz, i teraz, tak. Ona <laughs> powiedziała bardzo fajną rzecz. I to, 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 to ja nie wiem, ja, ja, nie uważam, że w życiu są... to nie ma przypadku, nie? Mhm. I zobaczyłem ją na kroplówce, jak ktoś przełączał program i mówię, poczekaj, poczekaj, nie, bo coś się była bodajże. I ona powiedziała te słowa właśnie, że jak byłeś mały i coś zrobiłeś, to każdy cię wytykał, mówił, ale ty jesteś głupi idź się lecz. Nie? Wiesz, na tej zasadzie. No tak. I ci terapia ci wiesz. I, I to było obraźliwe. Mhm. To było uderzające w ciebie. I to zostało, to się zakorzeniło. I dlatego ludzie boją się tych terapii, bo co pomyśli ktoś, a ja pójdę na terapię, będą się zamiesziać, to oni uważają co, co coś złego. A to mhm. jest dla, dla mnie? Każdy człowiek powinien iść. W ogóle w szkole powinni wrzucić taki kurwa. To e, no, teoretycznie jest psycholog tak. szkolny, nie? Ale to nie jest to. Tam w edukacji powinni być od młodego. Oni powinni być szkoleni od młodego, uczeni mhm. emocji, mhm. No dawa, no dawa, dawania, dawania, emocji. Oddawania, oddawania, mhm. dobroci, że ta dobroć kurwa tego nie ma. No Nie ma. Za, I co to jest wychowanie do życia w rodzinie? I, ja bym wrzucił do tej edukacji naprawdę takich, o takie osoby z powołaniem, z taką miłością, z takim darem do przekazywania wartości od młodych lat. No bo teoretycznie wiesz, no, od tego no, są no, no tak, ale, ale szkoła jest, y, gdzie, gdzie jest gdzie weryfikacja, gdzie jest nie weryfikacji, mhm. bo, w, bo w szkoła jest zbiorem ludzi, Którzy z, są z różnych środowisk. No tak. więc, mm -mm. więc już od małego uczysz się adaptacji w terenie, w, w, w społeczeństwie. Mm -hmm. I to tam jest Twój sprawdzian, bo w domu możesz się zachować jak w domu, ale to są normalni ludzie inni, nienormalni. Każdy ma coś wyniesionego innego z domu. I wyobraź sobie, że. To tak jak w życiu naszym. Nigdy nie wiesz, z kim będziesz rozpracował, kto cię będzie obsługiwał i tak dalej. I ty musisz umieć się zachować z tymi każdymi ludźmi. A skąd ty masz wiedzieć, jak się zachować, skoro ciebie nikt nie nauczył? No właśnie. Mnie nikt nie nauczył. Ja wszystkiego musiałem się nauczyć sam. Tu I jest i wiesz, właśnie pytanie do ciebie też, żeby ja, stworzyć przerwę, mm -hmm. jak już jesteśmy przy tym temacie. Jak wyglądał ten temat w domu dziecka, właśnie? Ktoś Wami w ogóle pod względem psychiki się zajmował? Czy to, były, czy to był Dziki Zachód? Dziki Zachód. Zajmowali się strasz, starsi, dadząc, mm -hmm. da, dając w pierdol. Mm -hmm. tak, się, tak, tak, tak to wyglądało. Bo no, moje, moje, tak, takie moje osoby, czasie. które trafiają do, do domu dziecka, powinny być otoczone no, troszeczkę większą opieką chyba psychologiczną. Z, byłem w domu dziecka z setką dzieciaków. No, wiem. Z setką dzieciaków, które mm -hmm. miały różne problemy. Większe, mniejsze, ale każdy miał jakiś problem. Mm -hmm. No już wiesz, samo to, że jesteś tam już powinno być. Mieszkałem... Dla ciebie, znaczy powinno być nie dla ciebie problemem i może być traumą dla dzieciaka z, przecież. Z, jedna, z jednej strony tak, z drugiej strony, być teraz aktualnie, w tych czasach, kiedy to moje dziecka mają naprawdę dobrze. Wiem, Być teraz domu dziecka, a być w domu dziecka, jak byłem kiedyś, to jest różnica, ale być teraz w domu dziecka, a być w patologicznej rodzinie, która chleje, jesteś bity, to uwierz mm -hmm. mi, i byłem tam, mają super warunki, mają naprawdę dobrze i raz bardziej bym wolał być w domu dziecka, jak miałby być byty i nawet mm -hmm. mieć miłość. Bo co to z tego? W tym domu dziecka te dzieciaki wychodzą z tego domu dziecka są nauczone jednego, ciężkiej mm -hmm. pracy, bo one wiedzą, że jak nie wyjdą, jak wyjdą z tego domu dziecka, to one, jak nie poradzą sobie same, jak nie wywalczą sobie tego, to one nie przeżyją, one nie mają gdzie wrócić. To nie jest tak, że ty jesteś w domu, wyjeżdżasz do pracy, a nóż widać wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to wrócę do domu. Mm -hmm. Nie. Nie masz powrotu. Ja nie miałem powrotu. Nie miałem dokąd. I i oczywiście nie wszyscy sobie radzą. To jest przykre. I tu powinna być jakaś pomoc. Tu powinna być zorganizowany mm, taki jakiś element takiego, takiej pomocy, gdzie będzie program usamodzielniający, gdzie będą zaangażowani różni specjaliści, którzy pomogą wejść na tą drogę do dorosłego życia. Ty jesteś postawiony na pastwę No kończysz 18 lat i wypierdalaj i... za i albo Ci wiedział, nie, nikogo o to nie interesuje Stary. Ty nie I parę, tysięcy parę tysięcy złotych wypraw. Parę tysięcy złotych z kontynuacji nauki, jak się uczysz. Uh -huh. Dlatego mój Tybori Barbershop. Uh -huh. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem dla dzieciaków z domu dziecka a będzie ich multum i generalnie swoje życie poświęcę między innymi temu, bo czuję, że mam takie powołanie, czuję, że mam taką misję po 30, po 30 latach życia, wybawiłem się to, co miałem się wybawić. Widziałem różne rzeczy, robiłem mm -hmm. różne rzeczy pojebane. Mniej wstydliwe, bardziej wstydliwe, ale wszystko to, co ludzkie nie jest nam obce. Uwaga, mm -hmm. to sam będę powtarzał, bo wszyscy z nas niech pierwszy rzuci kamieniem, kurwa, ten, który nie odpierdala swojego w życiu. A ważne, że. Zacznie żeby... odpierdalać po 40. I tak mówią, że życie zaczyna się po 40. Ja jestem świadkiem tego, mam 30 lat i dopiero teraz mam świetną, świetną świadomość. Zaczynam mm. dopiero życie, które jest takie. No super, kurwa, nigdy w życiu bym nie chciał się zamienić na, ty, na, na te 20 par lat, nigdy w życiu. No i jest coś w tym powiem. Ja mam 34. Nie? Coś w tym jest. Tak, fajnie, No i teraz to jest pierwsza rzecz, którą będę robił dla dzieciaków z domu dziecka. Czyli ja nie chcę, żeby te dzieci wychodząc z domu dziecka, chodziły, szły do pracy do żabki, gdzie dostaną parę złotych i będą, będą to pieniądze na po prostu przeżycie. Mhm. Ja chcę, żeby one, te dzieci, bo one są wspaniałe te dzieci tam, naprawdę są inne. I ja będę zawsze to powtarzał, bo ja w nie wierzę, bo wiem, jak ja miałem, wiem, jaki charakter buduje ten dom dziecka. I mało komu w dzisiejszych czasach, yy, mało kto kiko, taki charakter ma. I wyobraź sobie, że mm, otworzyłem barbera z przypadku, bo mój kolega, bo mówię, to wszystko jest z góry. Mm -hmm. Ja wiem, że tak miało być. za do mnie, papciu mam tutaj mieszkanie na parterze z normalnym wyjściem na balkon, można to fajne wejście zrobić, można coś zrobimy. Ja wiem, stary, no nie wiem, co może zrobić. I wiesz, ja nie miałem parcia gdzieś tam na jakieś nie wiadomo jakie zarobienia. Ja nie wiadomo, lubię pieniądze. Ale ja nie jestem gościem, który się ubiera w nie wiadomo jakie marki. Mm -hmm. Jeżdżę fajną furą. Mieszkam sobie w skromnym domku. W sumie mam dwa. <laughs> w skromnym domku? W sumie mam A dwa. Mam dwa i ten jeden oddaję, nie? No mm -hmm. i też o tym pogadamy. Bo ja nie mam potrzeby posiadania tego wszystkiego dla siebie, nie? Bo to jest to samo, że jak zarabiasz pieniądze, ale nie masz wszystkim tym dzielić, to nie jest super. A ile to zarabia Paweł Tyburski miesięcznie? To później ci pogadamy, bo skończyliśmy z tematem. Okay. pogadam ci, powiem ci mniej więcej, jak to wygląda, ale też nie będziemy gadać, nie wiadomo o jakich sumach i tak dalej, no ale chodzi o to, że zadzwonił do mnie ten kolega, bo dawaj, to zrobimy. Tybori Barber Show zrobimy z stawaj. Kurwa, zawsze chciałem mieć Barbera. Mój brat ukorczył kurs w depresji, bo chciał się czymś zająć. Mieliśmy się konkretnie kilku, się już próbowałem kurwa wieszać na, na, mhm. na klamce, tylko nie miałem odwagi na to, bo chyba za bardzo kochałem żyć. No, Bóg miał na mnie tutaj plan. Miałem przeżyć ból taki, jak nie miałem przeżyć. Miałem połączyć się pierwszy raz z duszą, bo to było niesamowite przeżycie, jakby mhm. z perspektywy czasu, kiedy patrzę na to, na tego chłopaka. Bo teraz go mam nawet przed oczami. Jak leżysz kurwa przy, na podłodze i próbuję się ześliznąć i żeby cię odcięło, choć zobaczyć na chwilę, czy będzie w stanie to zrobić. Nie? No nie byłem w stanie tego zrobić. Pewnie bym nikt tego nie zrobił, nie mam jaj do tego, to bardzo, za bardzo za mocno jestem uziemiony tutaj, nie. Mhm. No i w końcu powiedziałem, że muszę wyjść w sport mnie wyciągnął. Piotrek poszedł na e, kurs, skończył tego e, barbera. No i wiesz, ja myślałem, że po tych aferach to po prostu skończone mam życie. nie? Ja bałem się i wejść do żabki. Ja mm -hmm. nie wychodziłem do żabki, bo kurwa pomyślałem, że wszyscy na mnie patrzą. Ja mówię, kurwa, mam skończone życie, straciłem wszystko stare. Nagle otworzyła mi się droga, gdzie zarabiałem fajne pieniądze. Nagle po programie Fame matu, walka widziałem, że w chuj się dobrze będę czuł, że będę mm -hmm. najlepszy tam, nie? Widziałem, to stary, nie? Widziałem, bo zawsze się napierdalałem i zawsze miał charakter tego. Ale, ale taka sytuacja wyobraź sobie, przez to kompulsywne e, masturbacje, pękły mi mm -hmm. ścięgna no w tak. ręku, bo to jest śmieszne, ale tak było. E, masturbowałem się na stop i to była taka błędna koło, puszczało mnie ten ból w żołądku w splocie, no bo ja się zwijałem z bólu naprawdę, ktoś kto tego nie, miał, nie nie ogarnia tego, nie? Nikt, kto nie miał depresji nie jest w stanie zrozumieć tego, nie? I nikomu nawet tego nie życzę, bo to nie jest nic miłego, to zostaje z na całe życie, aczkolwiek uważam, że na ten moment ta depresja mi bardzo dużo dała i cieszę się z niej, że ona była, nie? Ale... ale... Jeszcze to niedawno cały czas ją odczułem, Teraz jest super. W ogóle tego nie czułem, ale przyjdzie może czas, że znowu mi zapłuka i wiem już tym jak walczyć. Nie uh -huh. wiem, jak, ją, jak się zachować. Nie? Ale... No, i, no i słuchaj, bo skoczyliśmy znowu z tematu na temat. O tych barberach, nie? Uh -huh. Ale mówiłem, że wszystko straciłem. Potek poszedł do barbera. E, stało to wszystko. No i ja mówię, kurwa poszedłem w sport, jakoś tam się wykaraskałem, żeby w skrócie to powiedzieć, no i teraz niedawno, jakiś czas temu, wiesz, ludzie doceniają to, że dużo robisz, ludzie mhm. widzą, że pracujesz, nie? A moją główną taką zaletą zawsze była pracowitość i ja zawsze wszystkim mówię, że możecie mieć tysiące talentów, ale jak nie macie jednego najważniejszego, czyli do ciężkiej pracy, to żaden z tych talentów was nie uratuje I, z, i na żadnym z tych talentów nie pociągniecie długo, mhm. bo każdy, ile ja znałem zawodników o takich talentach, ale którzy byli e, tylko na chwilę na topie, jak byli mali, jak nie było ciężkiej pracy, ginęli w tłumie. No i z, mówię, słuchaj, robimy Barbera, ale ja chcę Barbera z ideą, bo ja nie liczę z tego, że będę miał jakiś hajs tego, nie wiadomo jak. Ja chcę mieć Barbera, w którym będę przychodził, nie będę musiał płacić komuś, słucham, Garika serdecznie, chociaż było miło płacić mojemu koledze, który był wyśmienity w tym, co robi. No ale mówię, czas przejść na swoje, kurwa, nie? No i, i dalej zrobimy barbera swojego. No i on dał lokal, ja go wyremontowałem. Oczywiście wszystko robię sam, nie? No bo znam się na tym, gdzieś tam wszedłem w budowlankę i, e, i od momentu, kiedy interesuję się tym, postawiliśmy kilka domków z, razem z bratem własnymi rękoma. Mhm. E, jesteśmy samolukami, mamy takich kilka domków na e, pozwolenie do 70 metrów. E, które też będziemy w, w, wrzucać w projekt, gdzie będziemy realizacje takie robić dla klientów. E, będą super te projekty. I no ale to masz... chyba już nie ręcznie wtedy. Już masz ludzi od tego, ale ja na właśnie. to wszystko musiałeś zapierdalać. Hmm. Wszystkie etapy musi sam przejść, żeby wiedzieć, czy żeby cię ktoś nie oszukał. żeby wiesz, ile coś robi, ile co trwa, żeby nikt cię w nie zrobił. Ja kocham ludzi, ale nienawidzę ludzi, którzy w chuja lecą, że chcą na tobie e, zarobić, chcą przyciąć, bo ja uważam, że ja wolę zapłacić normalnie komuś jak ktoś zrobi to szybciej, to mu dopłacić i jak to zrobi dobrze, mhm. bo ja lubię doceniać ludzi no i dawaj, lecimy z tym bar Tybor Barbershop Ech. Sebuś, dawaj zrobimy ideę ja chcę, żeby dzieciaki, jeden dzieciak z domu dziecka pracował u nas ja się odezę do warszawskiej szkoły barberingu zagadam z nimi, czy by mi nie szkolili dzieciaków e, za po prostu, za darmo za, za reklamę, że będę mhm. też ich reklamował pojechałem, dogadałem nie ma sprawy no i, no i tak powstała idea Tybori Barbershop, że w każdym Tybori Barbershop musi pracować jedno dziecko, znowu dziecko, tylko, że nie chce, żeby wychodząc z domu dziecko, oni szli do żabki. Żeby dostawali kolejne depresji. Bycie barberem to jest bardzo dobry fach. Aktualnie. Bardzo fajny i masz na całe życie. Mhm. Jeżeli... I możesz pracować na całym świecie. I na całym świecie. I możesz otworzyć zaraz swojego. I to jest też mój cel, którym ci. Którym ci... Żeby ci otwierali konkurencję. Nie, żebym otworzył najlepszą dziecku, jaką jest u dziecka, okay. który będzie pracował najsmiejnie, będzie najlepszy. Chcę mu otworzyć barber shop jego swój. Mhm. Pomagać będę mu oczywiście, ale chcę, żeby miał swój, żeby czuł się wyjątkowo i żeby czuł wyróżnienie. Ale zobaczymy, kiedy to się stanie. Na razie jest jedna kandydatka, która, o której też zaraz powiem. No i, no i w tym, w te trzy miesiące udało mi się zbudować trzy. W omiankach kończę właśnie, od następnego tygodnia startuję, w Kielcach już ruszył i w Grudziądzu, w Warszawie oczywiście, na Jana Kazimierza 28, no i w Grudziądzu powstaje duży salon, 180 metrów, fryzjersko-barberski z moim mhm. przyjacielem, Radkiem Dowgiało który E, który kupił dom mm, i mówi Pawciu Mam tam duży dom, dwa mieszkania wyremontujemy, wynajmiemy jakieś tam, bo ma pieniądze, stać go. Zrobimy coś fajnego. Zrobimy dwa wyremontujemy tam na górze dwa mieszkania, to jeszcze przeznaczymy dla dzieciaków jakiś jak będą potrzebujące, a na dole zrobimy salon. Kupie, kurwa, stary, dwa razy musisz mówić. Mhm. Projekt powstał. w Pajdzie, jak ja doburzyć już kończę remont sam, bo sam malowałem. Jeszcze wczoraj kończyłem malować e, łomianki, bo też jestem osobą, która optymalizuje koszty. Jeżeli mogę sam coś zrobić i nie wydać, i mogę to opierdolić dwie godziny. Mhm to idę i maluję. Zamiast 2000 tysięcy zapłacić za malowanie, ja idę i dwie godziny mnie kosztuje czas i, i robota. Moja. No i kończę tu i zaczynam remont w Grudziądzu. No i pierwszą moją taką kandydatką jest Asia, która mieszka ze mną. Jest gdzieś z domu dziecka, ja też druga barberka u mnie mieszka, która też nie miała za kolorowo. Mm -hmm. u mnie barberze i też mieszkają u mnie, udostępniły mi pokój w moim skromnym małym domku, ale ale jest w nim dużo miłości i dobroci uh -huh. i e, jak pracuję cały dzień, to są dziewczyny, które chodzą mi z psem, psem. zajmują się tym i, i tak miało być, stary. To nie było nic zaplanowanego. Asia przyjechała kiedyś, jak skończyła 18 rok życia, była ze w domu dziecka. Przyjechała, powiedziałem, że jej pomogę, bo też się wobec niej źle zachowali w domu dziecka. Została na, została na lodzie, więc powiedziałem, przyjdź do Warszawy to ci pomogę. Przyjechała do mnie, nie zaopiekowałem się wtedy z nią do końca, ale jak się wtedy sam sobą mnie mogłem zaopiekować, tak mogłem pomóc komuś innemu. Ale byłem do, mieszkanie trzypokojowe, więc mówię, masz pokój. Jeszcze wyjeżdżałem wtedy akurat na Low Island, mm -hmm. jeszcze będzie sama. Przyjedź i, i zostań. Jak mi nie było na tym Low Island, wyjechałem, no to poznała jakichś nieodpowiednich ludzi. Wkręcili ją w aferę kradzionego Ferrari. Posła, poszła siedzieć, że sobie, pół roku dziewczynka. Dziewczynka, naprawdę dobry człowiek. Mm -hmm poszła siedzieć, bo ją wpierdolili tacy recydywiści, którzy kradli auta cały czas i ona siedziała pół roku z takimi zdemoralizowanymi osobami. Nie o to, że wychodzi do domu dziecka. Nie masz nikogo. Mm -hmm. Ech, jedziesz do Warszawy po nowe życie i zostajesz kurwa zamknięty na pół roku w więzieniu z naprawdę bardzo damskie kobiece w więzieniu. Jest gorsze chyba od męskiego. Więc to, co ona mi opowiadała, to było mi przykro. No ale wyszła z tego więzienia i postanowiłem, że pomogę jej drugi raz. Pojechała gdzieś tam na na Śląsk. I ja ile co tam zrobisz i tak dalej. W sklepie pracuję. No w sklepie pracujesz. No i co ty chcesz robić w tym sklepie? Co tylko się nauczysz. Przyjedź, otwieram Barbera. Będziesz u mnie mieszkać. Mhm. Dopóki się nie ogarniesz, wyszkolę cię. Poszedłem tu i ja się z pierwszą w sumie dziewczyną, która pracuje w tym Barber Shop ukończyła, ukończyła właśnie kurs i Pierwsze pieniądze zaczęła zarabiać w tym miesiącu, bo w tym miesiącu zaczęła e, pracować i jestem mega dumny z tego, że realizuję to, że to nie są tylko rzeczy, które są wyobraźnią, są chmurte, tylko one rzeczywiście mają miejsce. No i otwieram kolejny i e, w łomiankach od razu też startuje chłopak z domu dziecka, które, którego mi Zusia, Zusia podesłała. Mhm. I, I to jest super stare, no bo ja też nie jestem na tym interesie nastawiony na zarabianie pieniędzy. Ja chcę, żeby to po prostu na siebie zarabiało. Jak mi coś zostanie, to jest ok A już zostało w pierwszym miesiącu. Mm -hmm. Grudzień był spoko i stycień, bo, zawsze jest zawsze spoko. Jest spoko. U U tak. W trochę gorzej, no ale, ale ja, ja po prostu lubię to kurwa, ja lubię tworzyć nie jakby. Mm, ja jestem w stanie więcej komuś dać, żeby to pilnowało, żeby to była moja, żeby to była moja, moja. Bo chęć posiadania po prostu, że mam, tworzyłem u, i, i, i jeszcze pomagam przy tym, bo... bo... Paweł, ale, że ci przerwę. Yy, nie jest czasem tak, no. ja tylko sobie do, do mnie mam, pytam po prostu z ciekawości. Nie jest no, tak, lewe. że to, ile teraz dobra się z ciebie jakby wylewa i to, co chcesz proponować innym, jest podyktowane tym, że dopadają ci jakieś wyrzuty sumienia za to, co robiłeś wcześniej? Czy nie, po prostu... nie, wydaje mi się, że to ja zawsze byłem taki. Jeszcze ja, zawsze wiesz, ja na przykład do Afryki poleciałem sobie zresztą z moją byłą dziewczyną też, mm -hmm. to znam mówiłem ją, Piotka, powiedziałem: Chodźcie, w trójkę polecimy do Michała Dudka, tam mają e, siostry, zakon, e, siostry e, prowadzą tam e, taki, kurczę, pomagają ludziom tam po prostu. Mm -hmm. Z Marcinem Dumierem tam, tam organizował te wyjazdy. Więc ja mówię, Dudzi, ja chcę postawić trzy domy. Ja z organizuję hajs. Wziąłem Moniku przyjaciela od Edytki, od Radia, od jeszcze takiego Dawida. Ze swoich postawiliśmy jeden dom i trzy domki pojechałem w 12 dni postawić. Pojechałem i, i zrobiłem za I widzisz, i ja mogę dzisiaj to wspominać, ja mam to mhm. nagrane i ja chętnie z tego wracam. I to był super spędzony czas. Nie chciałbym tam wrócić już, bo to jest przejepany widok. Mhm. Nie chciałbym się męczyć tam. I doceniam Polskę. I każdy, kto ma na Polska, nie wie. Nie wie, jak mają dobrze. Naprawdę. Nie mówimy tu o wyjazdach na wakacje do resortów pięknych, gdzie odpoczywasz. Wyjdź na takie miasto i przeżyj tam kilka dni, jak normalny człowiek. Naprawdę, Polacy że nie narzekajcie, macie super tutaj na miejscu. To jest piękny kraj. A ludzie, jak wszędzie, są różni, no. to wy dobieracie sobie towarzystwo. Mm -hmm. A jak słabe towarzystwo, to zwierzęta na pewno wam nie będą przeszkadzać. <grym> Więc zainwestujcie w zwierzęta. skoro jesteśmy przy towarzystwie? Jak yy, wspomniałeś, że trafiłeś tak naprawdę z przypadku do Love Island, bo to było. Yy, A jeszcze, bycie namówionym... powiem, jeszcze no? się, że to nie jest tak, że ja rekompensuję sobie coś. Mm -hmm. No bo stary, ja odpokutowałem z każdego grzechu. Ja cierpiałem z każdej złej rzeczy, uh -huh. bo Bóg szydercu każe na miejscu, tak się mówi, tak? I ja tak naprawdę zawsze jak coś zrobiłem źle, to na drugi dzień coś się odjebało w moim życiu. Za każdym razem byłem ukarany. To bardziej, to były bardziej znaki od Boga. Nie rób tego. Uh -huh. To nie, ja nie uważam tego za karę. Ja uważam to jako przestrogę, jako kolejny sygnał stary. Jest piękna historia, nie? Która, szybko ci opowiem, zanim zadasz to pytanie. Uh -huh. I to jest to jest, jakby, potwierdzenie tylko tego, że czuję, że, że jestem naprawdę dzieckiem Boga, takim wszyscy jesteśmy, tak? Ale uh -huh. czuję się trochę faworyzowany, i dziękuję tam, Górze, że, że mogę tak się czuć. Może nawet jak tak nie jest, to ja po prostu tak wkręcam. I... Ty za chwilę będziesz kaznodzieją, stary. Nie, ale ja mam tak po prostu, że mam silną wiarę, naprawdę. Uh -huh. I odszedłem od tego Boga e... i teraz dopiero do niego wróciłem i widzę, jaką ma wielką moc stary. I to, to ja się nie wstydzę jej wiary. Nie, którzy nie wiedzą. Moi mm -hmm. znajomi też nie, nie wierzą, ale każdy ma prawo do czego chce. No, ja wierzę i ja chcę się bać. Ja chcę mieć, czuć respekt. Ja nie chcę robić złych rzeczy z decyzji tego, że właśnie mam nad sobą górę, nie? A zapomniałem o tym stale, mm -hmm. stalnie. Wierzę, że no, będą zdarzać się różne rzeczy. to kura, jestem tylko człowiekiem, ale... Ale chcę go mieć w sercu i chcę, żeby zeszedł ze mną i wskazywał mi drogę, bo tak było właśnie w momencie, kiedy pojechałem pierwszy raz na e, na Jasną Górę. Mhm. Mm to, była, to jest czas, gdzie ja po prostu mówię z moją Karoliną, doktor, e, co otworzyłem klinikę w Warszawie. Razem wspólnie prowadzimy ją. To było tak, że ja ostatnimi czasy miałem takie e, raz momenty, że przestawałem im pracować. A raz wracałem do tego, nie? Tu do pewnej walki z podcastiem miałem okres, że poleciałem, przegrałem, i to mi dało takiego boosta. Mówię, starczy, starczy. to jest twoja, kurwa, kolejna szansa od życia. Nie spierzę to. I od tamtej pory miałem tak, że nic nie tykałem. Później przerwę miałem i znowu gdzieś tam się pojawiło trochę tego, nie? Mm -hmm. I mówię kurwa, no nie może tak być, nie? I właśnie wtedy się strasznie katowałem sam. Po każdym razie. właśnie to mi gościa też wytłumaczyła. Powiem, nie może. Musi być dobry stary dla siebie. I to bardzo dużo zmienia w momencie, kiedy nawet coś zrobisz i inaczej się traktujesz. Uh -huh. Bo wiesz, że w środku jesteś dobry. Pokojniesz błędy jak każdy, ale jak się inaczej mm, nastawiasz do tego życia, inaczej się traktujesz sam, to też inaczej podchodzisz do innych ludzi. No i, mm, i tak jest, że że Czuję, że to jest silne ogólnie, to, te imprezy, to wszystko, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, z czym nie można sobie poradzić, więc powiedziałem sobie jedno, no stary, nie będę sobie mówił, nie będę sobie wkręcał niechty, nie, miałem, miałem też nawet post, i napisałem, że, ale jestem, m, tylko krowa nie zmienia zdania. Mhm. Jestem tylko człowiekiem, no bo gdzieś tam mówię, kurwa, koniec. I właśnie to było tak w takiej presji, w takim w takim kurwa, co tu już zrobić, żeby od tego całkowicie odejść? I powiedziałem, starczy, nie ruszę presji, kurwa. To odejdzie, kiedy będzie miało odejść. Samo. Sam zobaczysz, że zaraz po prostu to samo istnie, odejdzie. I odkąd zacząłem robić pewne fajne, super rzeczy, tak budowała się we mnie wielka miłość w środku. I. Mówię, muszę pojechać do na śną bo czuję, że ten Bóg mnie nagradza cały czas i muszę mu podziękować. I była sytuacja, gdzie umówiłem się właśnie z Karoliną, która też stanęła na mojej drodze, która też jest aniołem poniekąd, takim ludzie. naprawdę w ludzkiej skórze. Nie? Niesamowitą rodzinę mają kochając strasznie. No, ułożeni bardzo ludzie i do tego naprawdę dobrze. No i. To nie bez powodu spotykam takich ludzi na drodze. No i słuchaj, no i zabrała mnie tam. Pojechaliśmy. Niesamowita rzecz. Karolina się śmieje, że Paweł, bo to, to nie jest tak łatwo się nie idzie w tamtą stronę, nie? To tak nie jest dobrze, że możesz wejść do kościoła, tylko musimy wejść tu coś, przejść, musisz patrzeć na tabliczkę. Ja tak się uśmiechnąłem do niej, nie patrząc na tabliski, mówię spokojnie, Bóg mnie prowadzi, Bóg mi wkaże drogę. nie? Tak trochę śmiechem, bo nie mm -hmm. jestem gościem, których ogadza cały czas o bogu. To też nie jest tak, nie? To, że teraz tak wygląda, to chcę powiedzieć, dlaczego skąd siła się bierze, Skąd rzeczy pewne w mojej głowie? A, i, i idę, idę i bez żadnej tabliczki doszedłem do tego. Do tego kościoła weszliśmy, no i siedzimy tak na środku tej, tego kościoła i Karola mówi, chodź tam, podejdziemy bliżej, nie? Ja mówię, dobra, spokojnie, To chodź. No i ja podszedłem bliżej z nią, pomiędzy dwie siostry zakonne i wyobraź sobie, tak sobie spojrzałem na jedną, ona się tak uśmiechnęła, normalnie jak taki anioł, ale serio, normalnie miałem, kurwa, to jest takie niesamowite, taką dobroć straszną czułem, nie? I po drugiej stronie spojrzałem. Yy, druga siostra zakonna. I była Karolina. Karolina i siostra zakonna. No i siedzimy. Zacząłem się modlić. I nagle królami pułkanie nie? Masz. Ja mówię, co jest? Siostra mnie zaczepiła i powiedziała, że. Żebym ci dała. żeby przyda ci się. Czajsz? Gdzie mhm. ja nie chodzę do kościoła w ogóle. Zaczeka energia. ja wiem, że to jest znak. Ten sobie będzie ze mną jeździł, jeździł. On mhm. jest w moim samochodzie. powiesiłem sobie go chodzisz do kościoła. Akurat w, naprawdę ja bardzo rzadko chodzę do kościoła, bardzo. I akurat ja. Dlaczego akurat ja? I to przez nią, nie dała mi, tylko dała jej, i że mi dała. Mhm. Rozumiesz? Czemu jej nie dała? No, rozumiesz to? No powiedziała, że się modlisz. Nie, bo wszyscy siedzieliśmy tak samo i tak samo mhm. się modliliśmy. Po prostu, wiesz, ja zamknąłem oczy, tak jak myślałem, ja, tak Chciałem być blisko Boga i rozmawiać z Nim. Mm, ona po prostu, jak stanowi, no, to no, to nie jest, no, ja uważam, że to za, za znak, no mm -hmm. po prostu, no za znak. I, I no i od tamtej w ogóle pory to mam w ogóle taki mindfuck, że codziennie się razem budzę i ja myślę o tym. I wiesz, to jest taki temat dla wielu pewnie kontrowersyjny, no bo wiesz, jedni wierzę, wierzą, inni nie nie no wierzą, wierzą nie. Ale powiecie, dla mnie jak... wiara, dla mnie wiara ma duże mm -hmm. znaczenie i. I też, no gdyby nie wiar, to na pewno w, w, na świecie byłby, byłoby jeszcze więcej wojen, wszystkiego i tak dalej, no. Chociaż też religia dzieli, no. No więc właśnie, są wojny religijne i inne rzeczy. Powiem ci, że jak ktoś będzie się przysłuchiwał... wierzyć. Tak, przysłuchiwał się uważnie temu, co y, tutaj mówisz, no to będą mówili, że odkleiło ci się. Na nie, 100 tak Wiem, że powiem, będą takie komentarze, że, że tobie ja... się odkleiło, że szukasz nagle Boga. Po tym... E, jak... Ja go zawsze miałem, mm -hmm. tylko że ja go pogubiłem, zostawiłem go w drodze gdzieś. Mm -hmm. Po prostu poszedłem mocno, kurwa, w melarze, wszystko w zabawę, ale ja uważam, że każdy czas i w życiu jest potrzebny. Mm -hmm. I w ogóle z... ja, ja spotykam się codziennie z tym, że ktoś do mnie mówi, że się odkleją. Mm -hmm. Nawet moi bliscy czasami mówią, bo rob, robię dużo, że łapię się za dużo rzeczy. Że... Ale wiesz, ja łapię się i je kończę. To nie jest tak, że ja nie kończę. Ja mm -hmm. wszystko kończę to, co zaczynam, kończę. Zresztą zapytaj się dziewczyn. <śmiersz> to teraz, <śmierzy> wracając do mojego pytania. Jak poszedłeś do Love Island z przypadków, tak naprawdę, bo dostajesz namówiony razem z bratem <śmierzy> przez koleżankę, <śmierzy> tak. że musicie iść, bo wy się tam nadajecie i tak dalej. Tak. To mówiłeś, że jak szedłeś do tego Love Island, to wiesz, był ten czas, kiedy ty mocno imprezowałeś i tak dalej, a tu tak, bez telefonu, inni zupełnie ludzie, no... non stop trzeba było rozmawiać i tak dalej. I mówisz, kurwa, inny świat. Inny. Czemu? Jeżeli polubiłeś ten świat, nie byłeś w stanie w nim zostać dłużej po programie. No i widzisz. To był początek czegoś nowego w moim życiu, moim zdaniem. Bo pojechałem w ogóle na telwajnę, do się bawić. Ja nie, nie widziałem, że to kurwa jest No powiem, mówiłeś, o miłości, że to jest jak Warsaw so Short, tylko. No o tak, miłości, tylko no? i trochę bardziej kulturalne, bo też nie, nie chciałem się siebie patologii robić. Mhm. nie? No, uważam, że Warsaw so Short to jest mocno patologiczny program. nie? No mhm. i nigdy w życiu bym w takim programie nie wystąpił. Chociaż mam kolegów stamtąd, i których lubię, ale. Ale po prostu nie. Wolałbym nam w domówce coś podpiertać, niż pod kamerę okay. coś zrobić, tak? Ale, reasumując, pojechałem tam stary, w ogóle daleki, bo w ogóle u mnie to z tą miłością i, i z tymi związkami to było tak, że ja byłem zakompleksiony trochę na zasadzie takiej, że ja dlatego sypiałem z dziewczynami i razówki, takie miałem zazwyczaj, dlatego, że ja nie, że ja miałem takie poczucie, że nie jestem wystarczająco wystarczalny. To jest wartość, się. Tak. Ja chodziłem zazwyczaj na imprezy i po imprezach gdzieś psychalnie i tak dalej. Ja nawet nie spotykałem się na randki, stary, nigdy. Mm -hmm. W ogóle praktycznie, bo ja ja nie czułem, że ja mogę o czymś pogadać, co ja ze sobą reprezentuję, co ja powiem, co ja robię. Ale wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że miałem prawo, miałem w 100% prawo nie wiedzieć, co jeszcze będę robił w życiu. Miałem 18 lat, nie miałem nikogo, nie miałem nic, a już takie miałem wstyd przed innymi, że jestem gorszy, nie?, że widzę, że inni mają, a ja jeszcze wiesz, szukam siebie, tu niby grałem w piłkę, to coś, ale, ale zawsze tego wszystkiego brakowało. Nie miałem miejsca swojego na ziemi, spałem często w samochodach, bo nie było pieniędzy na, na wynajem mieszkania. Później była sytuacja, że musimy sprzedać ten samochód, żeby wynająć właśnie mieszkanie i zacząć normalnie, jakieś godnie żyć. Było różne, miałem etapy w życiu, no ale e, no, uciekałem od tych związków. Bałem się miłości. Dla mnie wstydem było zupełnie ręk za rękę dziewczyny. Ja nie, nie nauczony byłem miłości, stary, nikt mnie tego nie nauczył. E, ja pamiętam, jak Piotrek zawsze kochał się w takiej martynie w podstawówce i jak ona szła, to mu uciekał za róg, bo się jej wstydził. A nie pamiętasz takich momentów, że rodzice się rzeczywiście chwytali za rękę i było coś między nie, nimi? Nie, mój ojciec nas bił kablem strasznie. To wiesz? ja wiem, no. Napierdano nas kablem nad mamą się nad wszystkimi, nie? Ale to nie... nie masz żadnych dobrych wspomnień między tego, co było między mamą a tatą? Nie. Nie pamiętam. W ogóle? W ogóle. Nig nigdy nie pamiętałem, że oni byli w zgodzie. Nigdy. Bo ja mam od 6, 6, 6 lat, tak masz jakąś świadomość, nie? No to ja stary, tak, no. tylko pamiętam te złe chwile. To skąd mhm. ja miałem się tego nauczyć, stary? Skąd wiesz, i i ja, ja, ja też się nie kartę przez moje zachowania w niektórych z rzeczach, wiesz, z dziewczynami czy coś. Mm -hmm. Bo ja do wszystkiego muszę sam dochodzić. I, i wiesz, co jest u mnie akurat dobrego, że ja, ja nie zostawiam czegoś tego złego, co zrobiłem, tak o, tylko staram się iść i to rozwiązać właśnie przez Pawła, przez yy, Małgosię. Ja bym z się rozmawiał o takich rzeczach, podejrzewam, o których ludzie by się wstydzili fuj. Mhm. A ja się obnażam, bo wiem, że to jest jedyne wyjście do tego, żeby poznać siebie jak najbardziej i zrozumieć y, cały mechanizm zachowań, który we mnie występuje. I od młodego lat po dziś dzień. I wiem, że tylko tak jestem w stanie zmienić, przeprogramować swój umysł na taki, na który chcę, żeby był. I na taki, który będę chciał programować moim dzieciom mhm. w przyszłości. Bo nie chciałbym nigdy, żeby widziały te rzeczy, które nawet sam ja robiłem których nie jestem godzien i których... Godzien, to przepraszam, to nie to nie te słowo. Nie jestem... Yy, jestem... wszędzie się tych rzeczy, nie, które robiłem. Agresji i tak dalej. No, tylko kurwa, ja przez to też ostatnio zacząłem być coraz bardziej wyrozumiały do wielu sytuacji. Mimo to, że sam też jestem dalej nadpobudliwym, będę zawsze i, i zawsze jestem gościem, który gdzieś te emocje będzie miał i nie zawsze uda się je jakoś tam powstrzymać, ale staram się, żeby tak było, to, to staram się zrozumieć zawsze, dlaczego on tak się zachowuje, nie? Czym jestem starszy, tym częściej mi się to udaje, nie? I mm -hmm. wiem, że dojdę do takiego momentu, gdzie nie będę oceniał w ogóle ludzi, tylko będę starał się wysłuchać, nie? Brzydzę się ocenianiem ludzi, bo ja jestem sam oceniany non-stop na każdym kroku i macham ręką oczywiście to co mówimy że mówią że odklejony i tak dalej ale Miarą hejterów jest Twój, twój, sukces, twój sukces, tak? Mm -hmm. no, czym więcej hejterów, Większy tym więcej, no bo umówmy się, wszyscy, którzy na Ciebie gadają, to są osoby, które mniej zazwyczaj robią w życiu od Ciebie. No, w komentarzach u Ciebie są y, skrajne opinie: albo tych, którzy nienawidzą, tak, albo tych, tak. którzy kochają i podzielają. Ale ci ci są kochani, mm -hmm. bo ci ci napędzają mi, jakby, moją przyszłość, nie? No na pewno. No więc ja bardzo szanuję tego i tego. I szanuję, naprawdę szanuję tego hejtera i dziękuję mu, że on właśnie robi mi te wyświetlenia. Że on powoduje, że ja jestem na tym, można powiedzieć, piedestale, że cały czas gdzieś tam o mnie jest głośno, że cały czas się utrzymuję w tym show biznesie, że jestem postacią kontrowersyjną, ale też wartościową uważam I, i, i co będzie na pewno na przestrzeni lat bardzo mocno, e, bardzo mocno to pokażę po prostu i tyle. Mhm. Mam bardzo wysokie Wysoką poprzeczkę zawieszoną na, na kilka tematów, o których też tam na pewno ci trochę zdradzę. Ale wracając do mojego właśnie pytania. Właśnie chciałem, właśnie, zadajesz mm -hmm. pytanie na. Na temat tego, jeżeli. Love... Love Island, że jeżeli podobała ci się ta inność, tak. to dlaczego po programie wróciłeś do tego, co było ci znane, a niekoniecznie dobre dla ciebie? No bo widzisz, bo to właśnie takie schematy są, nie? No bo jeżeli masz zakodowane mocno już ten schemat, to. Nie problem do niego wrócić, nie? Problem z niego się nawet na chwilę wydostać. Tak samo jak było właśnie w Low Island, kiedy ja wyjechałem tam i poczułem normalność. nie? To było super uczucie, kiedy nie pijesz i bawisz się tak, jakbyś był pijany. Mm -hmm. Kiedy e, spotykasz normalnych ludzi z innego otoczenia i nawet niekoniecznie, którzy są zgodnie z, z swoimi wartościami, z swoimi. po prostu nie są w swoim stylu, nie są twoim e, do końca kompanem do rozmowy, ale musi z nimi być, musisz z nimi przebywać, bo m, m, żyjecie w jednym domu, nie? Mm -hmm. I jakby to też uczy na pewno. Uczy na pewno takiej mm, akceptacji tego, że dany, na dany moment musi tak być i nie możesz się na to wkurbić, nie? Po prostu, bo to jest czas przejściówka. Tak jak wielu, ja zawsze mówię innym ludziom, że jeżeli jest chujowo, to jest czas przejściowy tylko, mhm. że zaraz będzie inaczej. Żeby się nie drwać, bo nigdy, no nie ma tak, że cały czas jest chujowo, nie? No Więc, chyba, że nic z tym nie robisz. Chyba, że nic z tym nie robisz, ale no to wtedy ty jesteś chujowy. Mhm. Nie chujowa, ale jest sytuacja, tylko ty jesteś chujowy. Ty, zajrzeć, ty doprowadzasz do chujowej sytuacji tak, po prostu. Tak, i, i, i to ty, jeżeli nie widzisz sobie problemu, a w innych cały czas i nie umiesz zajrzeć do siebie i spowitać się, kurwa, może za mną coś się stanie, tak, bo ja nawet tak jak ci mówię z Małgosią, wysyłam jej różne rzeczy, czy z Pawłem mówię, nie wiem, czy powiedz mi, może to ja jestem nie tak. Mhm. Czy ja jestem czy w Matrixie, czy to oni kurwa, sprawiają, że, że mam się czuć jak żyjemy w Matrixie? Mhm. I, bo wiesz, bo my jesteśmy tylko ludźmi, starym może mi się też coś pojebać, nie? Ale staram się twardo stąpać po Ziemi. No i pojechałem tam i zobaczyłem, że naprawdę jest super życie z normalnymi ludźmi. Wiesz, ja miałem ludzi, którzy mieli dużo pieniędzy. Kiedy ja też zacząłem dużo za pieniędzy zarabiać, bo jako mało lat potrafiłem zrobić po 50 tysięcy mhm. miesięcznie z samych. Z wiem, o czym z, mówisz. No? Z samych gdzieś tam e, byciem... Doradcą kredytowym. Dokładnie, mm -hmm. no. Więc zarabiałem naprawdę duże pieniądze. Kupiłem sobie A7 dwu e, czy wtedy. Mm -hmm. Zamiast kupić sobie dwa mieszkania w, w kredycie i dzisiaj bym miał no kurwa, tak. już 100% pewnie nawet na samej wartości mieszkania. Ale nie powiem głupi. Wtedy właśnie to jest to, że nie miałem nikogo nad sobą. Uczyłem się na tych błędach. Dzisiaj bym zrobił to zupełnie inaczej. A jak ale wtedy wtedy wyglądały tak twoje było. relacje ze starszym bratem? My ze starszym bratem mamy taką normalną, spokojną relację. Ale, ale wtedy jak to wyglądało? Wtedy, tak samo jak w sumie teraz. Jeżeli mhm. wiesz, wiesz, w Anglii, to jest inne życie, wiesz, praca, dom, praca, dom. Ja tak nigdy nie chciałem żyć. Mhm. Ja zawsze czułem, że jestem powołany do czego innego. Nie mógłbym u kogoś pracować. Nie dałbym rady. Mhm. Ale jak miał kogoś pracować, to przez chwilę i, zro... i zrobiłbym wszystko to, co on robi, ale sam. Rozumiesz? Taki mam charakter. Nie potrafiłbym się podporządkować do końca do kogoś. Bo jestem też wyszczekany. Też kurwa, ja po prostu mm, mam mm, mam w sobie pierwiastek lidera. Gościa, który musi być spuszczony ze smyczy, jak pitbull. Wtedy jestem w stanie zrobić dużo. Jak mnie ktoś trzyma na smyczy, to jestem rozświe rozświeczony i, i, i z tego nic nie wyjdzie. Pogryzę wszystkich. Ja muszę być wolno puszczony, a wtedy tworzę super rzeczy. No i Poznałem tam właśnie Monikę Moją Byłą i to Ona mi się na tak na dom rozprawę nie się no to nie będzie jakoś obrazów, po prostu nie wiem, nie, nie kręciła mnie na tyle, bo... Słyszałem, co mówiłeś, jak oglądałeś to no, w miałem, telewizji miałem, jeszcze, stary, miałem, bo miałem po dwóch tygodniach tak, chyba, Tak, ja mówię co kurwa. to jest za da kurwa, ja ją oglądałem i mówię, ja pierdolę, nie no, ona w wkurwia, no tak <laughs> powiedziałem. No, no. no mówiłeś to. No. Stary, ja oglądałem to i mówię doradka nie no, daj wyjmę tej te baby z nosa, <laughs> nie, tak powiedziałem. Ale tak bardziej w takim trochę ataku, nie? Że mm -hmm. nie będzie tak się zachowywać, bo mi wkurwia takie coś, takie omwd ją, no? Tak. No ale co się okazało, że tak naprawdę Monika z tego wszystkiego, to całego towarzystwa, to okazała się najbardziej wartościową osobą do dziś dzień. E, życzę jej jak najlepiej. I, mm, i tak nawet jest prawda, że w sumie ona zaczęła moją zmianę, nie? Ja jej bardzo będę wdzięczny do końca życia. Naprawdę. Mimo, że mówię, nie mamy kontaktów za dobrych i, i tak dalej, to... to... A słuchałeś się ostatniej rozmowy u Chodraty Skarby, tak była? Jedna rzecz mnie tylko zabolała. Tak szczerze mówiąc, że byłem projektem do zmiany. Może w ogóle ujęcie w taki sposób osoby, którą się kochało i spędzało czas, może ma wielki żal do mnie i może tak, tak, tak wyznaje jakby swoje emocje i tak jakby nią kierują ale ja nigdy jej nie traktowałem, może nigdy, może to też był błąd, bo traktowałem bo ją trochę pisałeś, słabo na ty początku. też pisałeś, że no, ciężka jest. T tak jak każdy z nas, nie? Mm -hmm. Monika nie jest łatwą osobą, ona zdaje sobie z tego sprawę. Tak jak ja, ja też mogę nie być łatwy. Ale takich ludzi się docenia po czasie, kiedy się straci. Mm -hmm. Jak mnie straci, ktoś też doceni później, ale nie w tym momencie, kiedy jestem. Bo w tym momencie, kiedy jestem, to jestem wymagający. Wymagam od siebie, wymagam od ciebie. Mm -hmm. I nie wszyscy to rozumieją. Ja bardzo dużo wyciągnęłem od ludzi, którzy mnie nastawiali tak ciężką pracę, żebym ja wkładowe wszystko, co robię. I zatem bardzo trener, trenerom, głównie tu moim koładskiemu Grzegorzowi, trenerowi Adamowi Krzyżanowskiemu, którzy i na ten moment wszyscy, którzy wymagają dużo, wymagają od siebie, ode mnie, ale ja też wymagam od siebie. I dlatego to wszystko ma ręce i nogi. No i, i wiesz, i, i, czyli mam pretensję o tą rozmowę. Do MONI. No nie ja mam pretensji. Ja, ja nie pytałem się, czy masz pretensje, tylko czy słuchałeś ja się bo... no, Tak, że tak, może się to ująłem. Nie mam, nie mam, po prostu gdzieś tam trochę mnie. Nawet nie wiem, czy mi to zabolało, bo wiesz, ja mam. Czym jestem starszy, tym zaczynam mniej cierpieć z różnych powodów, po prostu więcej staram się rozumieć, dlaczego tak było, że no, po prostu taki byłem, nie? I, mhm. i e, na tamten moment byłem taki i nie umiałem inaczej. Na dzień dzisiejszy jest inaczej, ale, ale nie ma tego, co było i tyle. I z tym trzeba się pogodzić, ale e, rzeczywiście, e, gdzieś tam po tylu czasu, a uważam, że nas łączyła prawdziwa miłość e, i takie rzeczy się nie dzieją mm, kilka razy w, w życiu, to to miał po prostu, że byłem projektem do zmiany. Nie? Mm -hmm. Każdy jest projektem do zmiany, bo nikt nie jest idealny. Ty będziesz się zmieniał całe życie, mm -hmm. a i tak głupi umrzesz. <laughs> Będziemy się uczyć całe życie. I nie ma czegoś takiego idealnego e, recepty na życie, idealnego recept, idealnej recepty na związek. One tam głoszą swoje tam takie trochę feministyczne powoli uh -huh. gadki i to trochę mnie przeraża, bo to trochę w tym kierunku moim zdaniem idzie nie... Niech robią dziewczyny, co chcą. To jest to podcast od kobiet, z tak, kobietami dla ale, kobiet. Dla kobiet, tak, więc jakby one mogą mieć swoją kredki, swój świat i niech sobie go malują jak chcą. Aczkolwiek muszą pamiętać, że w tym świecie musi być facet, nie? No mm -hmm. bo same ze sobą nie będą się bawić. E, I i, i raz jej mebli skręcać nie będą, chociaż Monika potrafi, nie? Ona akurat umie robić takie rzeczy i szanuje to, też ją za to. I naprawdę jest to. Jest to babka, która też ciężko pracuje i te mi imponowała, że że była właśnie dziewczyną, która ma pasję, która ma bardzo, która jest bardzo pracowita też, która jest, która ma mega wysokie potencjały estetyki, co dla mnie też jest ważne, bo też jestem estetą. Ma swoje I ma swoje pewno. zdanie, nie jest dziewczyną, która przytaknie ci na wszystko. I ma dobre serce, po prostu jest z dobrego domu, ma wspaniałą rodzinę, czego jej zawsze zatróciłem. Ale też nie doceniłem, bo mogłem być w tej rodzinie. Ale no widzisz, kurwa, no to są rzeczy, no ty, ty jak byłem młody, to jakbym miał wymieniać teraz, ile ja rzeczy zjebałam, ale z drugiej strony to mnie ukształtowało stary. Gdyby nie to, ja dzisiaj nie byłbym tym, kim teraz jestem. I jak to mówię, gdyby, mówię, gdybym nie był tym, kim jestem, to nie byłem sobą. Ale, ale wiesz, o co mi chodzi, że ja. ja, ja samą, był inny. Ale wiesz, no to jest to, że, że ja zaczynam nie brać życia tak aż na poważnie. Nie? Mhm. Że mi zaczęło pomagać naprawdę te rozmowy z ludźmi mądrzejszymi ode mnie. I to może zabrzmieć śmiesznie, ale ja za każdym razem wykorzystuję to, co inni mi mówią. I w, 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 w swoim życiu i automatycznie to wdrażam. To nie jest tak, że ja o tym mówię, tylko ja od razu staram się to wdrażać tak mocno, żeby to było zakorzenione już u mnie, nie? I, i to jest. Mega. Najgorszą pracą oczywiście praca są, nie? I te, nad emocjami. Mhm. Bo mów mi się, <coughs> ja nie będę zakrzywiony całe życie, nie. To nie jest tak, że ja się wyleczę z tego. Ja całe życie będę walczył z demonami, nie? Ja na no to. walczę z demonami. No kurwa, no. Taki mój los. No, nie miałem usłany z różami e, pięknego dzieciństwa z bandą e, dzieciaków e, i pełnej miłości D domu. No, nie miałem, ale mogę stworzyć to. A czy on A rozgryzłeś idealne. już swoje dzieciństwo terapeutyczne, czy nie? Tak. W ogóle wiesz co, jak byłem w terapii i hipnozę, to mm -hmm. Paweł zabrał mnie w miejsce, w którym nigdy w sumie nie byłem, inaczej, byłem, ale nigdy nie byłem świadomy, że tego jestem, nie? No bo... Czekaj, Z... czekaj, czekaj, czekaj. Miałeś hipnozę. Tak. Okej. Okay. Hipnoza to nie jest kurwa takie coś, no, że ci... No ja rozumiem, to, że to jest, nie jest bo to, ludzie że ci mogą... <laughs> no, tak <dalej>. Ludzie, <laughs> Tylko chodzisz w rzeczy, mm -hmm. starasz się zagłębić mocno poprzez właśnie prowadzenie Pawła, mhm. czy innych terapeutów, czy innych mentorów, czy innych trenerów mentalu, dajmy na to. Ja uważam, że ludzie, którzy robią coś dobrze, nie muszą mieć stare, różnych ukończonych szkół i tak dalej, społowania. Ja nie jestem lekarzem, a mam poczucie megaestetyki i widzę, co komu by pasowało. Po prostu są ludzie, którzy mają smykałko do pewnych rzeczy. No i <śp> hipnoza doprowadziła mnie tam, gdzie gdzie byłem młodym chłopakiem i spojrzałem na ten dom, stałem przed nim i okazało się, stary, to było jest przykre, nie? strasznie co powiem, i to jest przykre dla mojej mamy, no mogę jego taty już nie, bo nie ma go na tym mm -hmm. świecie, ale kocham moją mamę, tylko że ta emocja nie jest taką emocją, jak powinna być, nie? Zrobię dla niej wszystko, wciągnę ją do Polski i dam jej to, czego chciała i... i i, i stworzę jej biznes, który zawsze marzyła, czyli swój bar mleczny, nie? No i w tym roku prawdopodobnie to się stanie. E, ściągnę, staram się ściągnąć tą moją rodzinę generalnie do Polski, bo mam możliwości już finansowe, mam możliwości jakieś tam, które pozwalają mi do tego, żeby to, to zrobić, ale ale wracając do mojej przyszłości, patrząc na ten dom, smutny dom, gdzie byliśmy w czwórkę, to jak on mnie tam zaprowadził, ja spojrzałem na to, i wyobraziłem sobie wszystko, to mordo, ja nie miałem ani chrzty miłości. Moja mama starała się nas przytulać. Zawsze była taka kochana na maxa głaskała nas podwójkę, tak chodziliśmy z piotkiem mm -hmm. i ten, ale mordo, jak masz dać miłość dzieciom, skoro w tej rodzinie było mnóstwo agresji przyplatane? I moja mama, ta mama była bita, i my byliśmy bici kablami. Kablami od tego. Ja prądem byłem rażony, bo włożyłem, włożyłem ten kabel do, do kontaktu, żeby myślałem, że on zniknie, że on się spali. a spaliło mi tylko ręce, Po czym spadł i mi jeszcze na jego e, ręką. Więc wiesz, ja nie chcę się usprawiedliwiać z tego, że ja potrafię być agresywny. ale ja przez to też przestałem oceniać tak ludzi, bo nie wiesz, co on ma za bagaż doświadczeń. Nie założyłeś się go kurwa, nawet skarpet, a co mówi dopiero o butach. Więc. Moja mama starała się dać nam wszystko, co mogła, na tyle, ile mogła, to dała i ja jej nie oceniam, bo nie wiesz, jak to jest, kiedy czwórka dzieciaków tracisz i wyciągnij z domu dziecka, prawnie, tracąc wszystko, mój ojciec przez wszystko zatracił, mieszkanie wszystko za dużo, mhm. bo był alkoholikiem. <laughs> Tam komornice jeszcze, nie? Oczywiście, no tak i ja jej nie oceniam, mi jest cholernie, kurwa, przykro że mi mordą czasami tak, że okej, okay, nie o tej miłości od mam, bo na co dzień ona musi tam żyć, daje radę. I mówię, moim marzeniem jest to, żeby ją ściągnąć i, to, i, i w tym roku prawdopodobnie całą rodzinę mi się uda ściągnąć, ale... Ale no, zobacz, to, to musiało trwać 30 lat. Rzeczy, które e, były, nie, nie, on nie odwrócisz, nie? Kijem rzeki nie zawrócisz. I to przemija poniekąd, nie? Ale... Ale wiem, że na ostatnie, znaczy ostatnie, no i drugą część życia postaram się jej pomóc tak, żeby nie odczuwała w ogóle bólu. Wręcz była szczęśliwa, że może być przy swoich dzieciach, bo nie wyobrażam sobie bólu, kiedy tracisz swoje dzieci, stare bliźniaków. Bliźnia, bliźniacza miłość jest inna, ale mm. matki do syna, do córki, kurwa, to jest pojebane, stary. Nie chcę Wiem, wiedzieć, nie chcę wiedzieć, co ona, co tak czuła, a ja, będąc młodym dzieciakiem, byłem na tyle bezczelny i gniewny, że potrafiłem jej mówić, że, żebym spierdalała z domu dziecka, jak mm -hmm. mi mnie przychodziła, że jej nienawidzę. zakomiałem kurwa, złość do niej, nie? Mój brat był zawsze trochę inny, nie, ale ja byłem gagatek i wiesz, i kazałem normalnie nieraz i wypierdalać i co ona musiała przeżywać, stary? Wiesz, no, nie chcę wiedzieć. I, i nie oceniam jej, za to staram się ją zrozumieć i e, no i tyle, no. no nie, A pytałeś no... kiedyś mamy, dlaczego wybrała akurat twojego ojca i czy zawsze było z twoim tatą tak jak było? Właśnie, no, rozmawialiśmy no o był tym? wojskowym chyba mój ojciec kiedyś i mhm. później pracował w ABB. On, my w ogóle mieliśmy do jakiegoś tam czasu, uspokożyliśmy no, się, nie? Więc. Wiesz. I naprawdę nam nic nie brakowało. No ale alkohol zniszczył na no, wszystko. Mm -hmm. nie? No, ale mój... pytałeś kiedyś w ogóle twoją mamę, jak to było, że nie, oni się w ogóle spiknęli. że to, to na pewno że... nie będzie tak, że moja mama mi powie e, do końca wszystko, jak było. Nie, no, moja, no, ale mama, czemu jesteś? Moja mama Zaraz też była świadkiem Echowy, przeszła na tą wiarę. E, Mojemu ojcu coś nie podobało. No i ona też, wiesz, te świadkowie ochowie to oni też trochę mają kurwa pod kupułą. Bo wiesz, to są tacy, 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 trochę takie sekta, szuka, nie? Słuchałem kiedyś podcastu z byłymi świadkami Jehowymi. Nie, no to, jak to jak jest sekta, nie? Sekta, mm -hmm. nie? I wiesz, i mojego brata, widzisz, ja byłem taki mały, nie? A ja zawsze byłem kumaty. Moja matka zabierała piotka, nie? A ja mordo nie. Mówię mm -hmm. nigdzie kurwa, do was tam nie idę, szatan. Nie? Mm -hmm. <ślańczym> Przysięgam ci. No, a to, nie, jest, a to nie, znaczy... nie przez to, że byłeś raczej po stronie taty? Tak, no może też, ale. Widzicie, kiedy syndrom sztokholmski się podzielał, mm -hmm. bo tak, tak bardzo mnie napierało, tak bardzo chciałem do niego, nie. Ale też było tak, że ja po prostu stary tego nie czułem. Ja, ja czuję się wyjątkowo, naprawdę. Mm -hmm. Mogłem się to śmiać i mówić, kurwa, ale on jest utkniony, ale ja naprawdę się czuję wyjątkowym człowiekiem na tej ziemi. I, i czuję się od zawsze tak, że jestem inny. Ta inność mnie wyróżniała. Te łobuziarstwo, ta charyzma, ten chęć do życia, ta ADHD. I to połączenie wszystko ze sobą e, dawało taki efekt, że zawsze szedłem swoimi ścieżkami i nigdy się nie bałem. Mogłem iść sam na wojnę, przez deszcz, przez burzę, ale szedłem. I wiedziałem zawsze, że dojdę dokąd, do, do jakiegoś miejsca. Nie, nie interesowało mnie gdzie, ważne, że będę szedł do przodu i, i gdzieś w końcu znajdę swoje miejsce. I, I na dzień dzisiejszy w sumie ta moja droga jest na tyle wydeptana, że, że nie muszę błądzić, tak? mhm. bo już wydeptałem tyle ścieżek. I wciągnąłem mi tyle ścieżek, <śmiewanie> że, że dzisiaj wiem, kurwa, że dzisiaj wiem i znam każdą drogę. W dobrą stronę i złą. Także tak bym to sk 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 skwitował. No ale tak jest, no. Co tam no. ci powiedzieć? Ja, ja nie będę ci pierdolił. Wiesz, mnie to wkurwia strasznie, że ludzie w internecie, wszyscy ci influencerzy pokazują życie, które które nie jest życiem w rzeczywistości, jakie mają. Wszyscy pokazują tylko te piękne chwile. Nikt nie pokazuje cierpienia, bólu. Wiadomo, że tego się nie chce pokazywać. Ale przez to, że taki świat w tym kierunku idzie, czyli więcej, więcej jest depresji. Ludzi, którzy kurwa myślą, że ten świat jest taki cudowny, piękny, jak na tych Instagramach. Dlaczego ci wszyscy ludzie. Dlaczego kurwa, ty chciałeś być. Taki, jaki jesteś teraz, jeżeli chodzi o rozpoznawalność i tak dalej. Ja zawsze chciałem być od młodego, jak ci powiedziałem, afirmowałem, mm. że chcę być na dużej scenie. Ja pamiętam wtedy, że albo chciałem być piłkarzem, albo muzykiem. Mm. Tylko nie śpiewałem, e, nie umiałem, do dzisiaj tak nie umiem śpiewać, ale cały czas się staram, żeby się poprawić i chodzę na, na lekcje śpiewu i tak dalej. I może w końcu nauczę się tak dobrze śpiewać, że, że, nikt, że nikt mi nie zarzuci, że nie umiem śpiewać. Mm. Ale robię to, bo kocham to. Nikt mi nie zabroni tego robić. I czy będą mnie hejtować? Czy będą tysiące komentarzy negatywne? Tak, jak jeden się pojawi i powie, ale to jest to dla tej osoby to będę robił i dla siebie. Mm -hmm. I niech się powiększa to grono, ale nie zważam na tych hejterów, mówiłem ci. I zawsze chciałem być. Widziałem się stary na dużej scenie. I uwaga, mam pierwsze zabukowane koncerty. Mm -hmm. Stary, ja spełniam każde swoje marzenie. Stary, to jest pojebane w chuj, naprawdę. Ja tworzę fundację z moim bratem. Bliźniaki budują. Po bliźniaki tych budują bliźniaki. Tak. I powiem, powiem Ci w sumie o tym projekcie. Mm -hmm. to, jest, to jest coś, co jest kurwa tak samo z przypadku, nie? Bo ja pojechałem do mojego kolegi. Ja tam wyremontowałem chyba z dwa mieszkania dzieciakom są dziecka dziecka, z którymi byłem, bo nie mieli, pozostali mieszkania, ale nie, nie mieli mhm. finansów, aby im zabrali te mieszkanie i się do mnie o pomoc. A przez Asię też, nie? Głównie. Pojechałem dwa dni, czy opierdoliliśmy i ten, e, ten, e, ten dom, który nawet mam na relacje mam wnajście rolkę z tego, bo ludzie pomagają. Gdy my nie ludzie, to ja nic nie zrobię. Ja dzięki wam, dzięki ludziom dobrej woli, ludziom do w dobrym sercu, ja to robię, no bo ja sam bym co zrobił. Ja nie mam tyle pieniędzy, żeby wszystkim pomóc. Mhm. Mam chęci, żeby zrobić coś. Wszystkim pomóc, ale nie mam przerobowej siły, a z Wami mogę wszystko. I tak naprawdę jest coś cudownego, coś magicznego się dzieje w momencie, kiedy pomagacie. Nie czujesz, że pracujesz. Masz fajny kontakt, ludzie przychodzą, chcą mnie poznać. Ja z nimi chętnie gadam. kurwa, opowiadam, bekę kręcimy i pracujemy razem. I ten czas mi mija tak super, że nikt nie odczuł na końcu dnia, że w ogóle coś się zmęczył. No ale zawsze pomagałem, zawsze to lubiłem robić. No i przyjechałem do poznania do naszego serdecznego. Tej kolegi przyjaciela, Darka, którym, który gdzieś tam mieszka właśnie pod poznaniem mój pawciu. pomagam takiej jednej rodzinie. Solom, no i kurczę, no, no? Zro zrobiliśmy zbiórkę, ale. Stary tam się nie da żyć. Ja im łazienkę zasponsorowałem z, tam, z, z jedną firmą. Pomagam jej finansowo. Tu do nas przyjdzie, coś robi, to, to dopłacimy jej. Ale ona ma dwa tysiące na trójkę dzieci z dwóch. Ma bliźniaków też. Ja nie to mnie ja ujęło, nie? Ma bliźniaków i jeden z nich jest paraliżowany czterokończonowo, nie? Ja mówię, ja pierdolę. Dodalibyście zbiórkę, nie? A ja tak sobie mówię, stary. Do mnie codziennie kilka zbiórek przychodzi na dm na, na, na diema. Ja mówię, stary, to, to nic nie da. Te zbiórek jest miliony. Ludzi, którzy trzeba pomóc, są miliony. To nie przebieg, no ja dodam, to nie o sprawę, ale czy to zda w ogóle egzamin? To nie chuja, nie? Ale pomyślałem, bo jestem kreatywny zawsze, ja zawsze mam jakąś taką, no lubię tworzyć po prostu I mówię, zaprowadź mnie tam, ja chcę to zobaczyć, nie? Jak tam żyłem, tak naprawdę, jak tak opowiadasz, to jest tak strasznie. Mhm. Kurwa, ja tam przyjechałem. Mhm. Zobaczyłem te dziury w ścianach, w za zapchane gazetami, żeby nie uciekało ciepło. Dziury w podłodze, pod którą nie ma fundamentu. Drewnianą. I ja się pytam, kurwa, jak jakby tutaj pime w trójkę Spicie No tu gdzieś dokrzeją piecem jakimś, którym ucieka cały czas ciała, Ja powiem mówię, ja, dramatycznie, nie, dramatycznie. Zresztą są wszystko rolki udokumentowane to jest. I tak spojrzałem się na piotkę, mówię, budujemy te domy 70-metrowe. Wiemy, jak to wygląda. Bo wiesz, jak sami robisz, no wiadomo, że to jest stanie, nie? Jak wiesz, jak to zrobić. No kurwa, jakieś tam pieniądze mam, no nie, nie śpimy na nich, ale spróbujemy ci jakoś pomóc, nie? I ja tak wspomniałem na więc nawet zbudujemy ten 70-metrowy, nie? No i mówię, Dobra. I tak po chwili patrzę na tą rodzinę na tego niepełnosprawnego syna w szczoni, bo to jest 35-35 w, w, w napiętrze, nie? Mhm. Nie, no nie, bo to 35 w 35 podstawie możesz tak. tylko metrów. No i kurwa, mówię: Nie, no, nie dam rady, to, to nie zmieszczam się tu, nie? Chcieliśmy iść z własnych pieniędzy tam to, to zbudować, ale ja mówię: Chuj! Piotrek, kupuję projekt na 140 metrów i mówię do niej tak: Nie będę ci udostępniał zbiórki, ale po, postawimy ci dom. Ona nie wierzyła, w ogóle, nie? Mm -hmm. A ja takim tak kurwa, ja zawsze rzucam w ogóle temat i mówię że temat się później, nie? No i <suszę> <suszę> zaczęliśmy stary budować fundament. Ona nie wierzyła w ogóle w to, że to powstanie. Było 60 tysięcy na zbiórce, z czego 30 musiało pójść na jej długi, bo miała długi komorników. Mm -hmm. Zostało 30, czyli zostało cały. Hu. No ale wystarczyło, żeby wylać Zrobić ławę, wylać fundament I tak dalej Wszystko sami oczywiście robiliśmy, bo nie byłoby nas stać Żebyśmy zatrudnili budowlańców Bo każdy by chciał, za to co budowlańcy też żyją To nie jest tak, że jak przyjedzie budowlańc Zacznie robić Jaki to charytatywnie, no bo on musi żyć Ma rodzinę i tak dalej, ja to szanuję, i to rozumiem Więc yy, zaczęliśmy sami weekendami przejeżdżać I zacząłem nagrywać rolki Stary, nagrałem pierwszą rolkę A to wyjebało ponad milion wyświetleń 40 elektryków odmówiłem bo każdy chciał pomóc. Paweł Wrzowek z Legi dał mhm. mi na pustaki. Na pustaki na cały praktycznie dom. Tomuś, gdy nie mówił serdeczny, można powiedzieć przyjaciel, mimo że mamy e, taki kątek, on z daleka jest i tak dalej, to jest zachiebistym człowiekiem. Dał mi dach. Dał mi pieniądze na jakieś inne różne rzeczy. Pomagał mi w ciór przy tym. Kolejnym był Łukasz e, z Niko firmy, e, gdzie e, od, od pieniędzy no też na materiały po jakieś tam rurki do, e, no materiały budowlane po prostu. I wielu, wielu innych, nie chcę tu nikogo minąć mm -hmm. bo Paweł Stypka, który dał mi też e, wiele tam i pieniędzy, i, e, i, i, i też materiałów na łazienki. E, Royal Watch Marek, który też nam dołożył e, parę złotych. No kurwa, nie chcę naprawdę, bo to jest multum. Ja wszystkich zaproszę na parapetówkę tak zwaną, mm -hmm. którą też teraz byłam jaki jest pomysł. Stary, to było, to było piękne przedsięwzięcie, które dobiega powoli końca. I to, jak ludzie chcieli pomagać, to, jak złączyłem przez to ludzi, to, jak do tej pory pracują niektórzy ze mną i dostali już pracę. I działają za mną, Bo chcieli pomóc, zostali na dłużej. I wszystkich tych, którzy byli na początku, ja docenię i będą zarabiać normalnie na fundacji, którą otworzę, ja tworzę, bo będą normalne pieniądze dostawać, będą godnie żyć za to, że na początku chcieli pomóc bezinteresownie, a dzisiaj, a, na, a zaraz będą mogli normalnie z tego żyć, będą budować, będą dostawać pieniądze normalnie za tworzenie z nami tego wspólnego projektu, którym właśnie będzie fundacja, mm -hmm. opolegająca na, i płynnie przejdziemy od razu. Na budowaniu bliźniaków. Tak jak sama nazwa wskazuje, bliźniaki budują. Będzie to projekt, w którym my będziemy chcieli pomagać biednym rodzinom, które nie mają warunków domieszkalnych, ale mają ziemię. Ziemię, na której będziemy mogli postawić bliźniaki. Mm -hmm. Bliźniaka. Czyli dwie części domu połączone ze sobą. Kto będzie właśnie? I teraz tych słuchaj. Po, projekt wygląda mm -hmm. tak, że ja chcę szerzyć dobro. Na jakiej zasadzie? Na takiej, że jeżeli ty potrzebujesz pomocy, OK, dostaniesz tą pomoc, ale. Musisz pomóc jeszcze biedniejszemu od siebie. Czyli masz ziemię, chcesz dom, nie ma sprawy. Będziesz miał nowy, zajebisty dom, z wyposażeniem ze wszystkim. ale musisz część działki przepisać na fundację. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że druga część domu będzie należała do fundacji i fundacja będzie wynajmować nisko czynszowe mhm. mieszkanie, dwa, podzielimy im ten brudziak, dla ludzi, którzy w ogóle nie mają mieszkania. Którzy czekają na mieszkania z miasta, kurwa, ileś tam lat. Ja sam będę wszystkich rekrutował. Mm -hmm. Ja sam będę sprawdzał, kto się nadaje, bo mam czutkę do ludzi. Po prostu czuję, mocno czuję. I po to musi być to na fundacji, bo nie możemy przekazać temu komuś. No bo się okaże, że ktoś pije, bo ja też nie jestem tylko człowiekiem, mogę być mylny. Mm -hmm. I co? I kurwa, ktoś zostanie na chacie i, i zostanie za coś, e, za co czekleje. No nie, ja muszę mieć rotację wtedy. To Ja muszę mieć spra siłę sprawczą, muszę mieć, muszę mieć kontrolę nad tym wszystkim, więc e, nie dość, że dostaję, e, nie dość, że budujemy bliźniaka na dwóch częściach, kiedy ona przychodzi do fundacji, to jeszcze tam tak. będą nisko te czynczowe mieszkania. Czyli procent z tego czynszu będzie wpadać dla tej rodziny, która nam dała tą ziemię. Mhm. Rozumiesz? Rozumiem. No. Dog mam dogadane już na stałą współpracę kilka firm z łóżkami, z blachą, z fotowoltaiką, z. Z meblami, do kuchennymi, i tak dalej, prawdopodobnie z betonem, będę miał, z oknami, mordą będę miał. Będę to robił z czystą przyjemnością, w bardzo szybkim tempie. I mam nadzieję, że będę miał po prostu od ludzi pomoc, żebym mógł płacić pracownikom, którzy będą to budować na rzeczy, które są związane. A będę reklamował po prostu na moim kanale Bliźniaki Budują, do którego serdecznie zapraszam do subskrypcji. I tam będzie wszystko relacjonowane. Chcę zbudować coś, czego nie zrobił nikt, bo to nie jest program doborowej, czy kogoś, gdzie są fundusze, gdzie dostajesz e, jakiś budżet, dostajesz cel żeby ci zrobił jakieś, kurwa, materiały, które są reżyserowane. Tam jest wszystko prawdziwe. Mm -hmm. Tam nie ma ściemy. Tam jest wszystko tymi rękoma zapracowane ciężko. I ten trud, ta ciężka praca i pomoc w tym wszystkim, mam nadzieję, że będzie po prostu doceniona przez ludzi i będziemy wspólnie tworzyć te piękna, bo to jest tylko początek tego. Ale powiem ci tylko Coś, co ci rozpierdali głowę. Mm -hmm. W sumie jesteś drugą osobą, bo wujaszkowi to przekazałem i nie będę się z tym krył. W 2025 roku chcę rozpocząć budowę wielkiego budynku dla, domu dziecka, dla dzieciaków z dla domu dziecka, które opuszczają dom dziecka i są na usumodzielnieniu i są ambitne. Chcę pomóc tym dzieciom, żeby mieszkały tylko za czynsz, za, za opłaty. Mm -hmm. Chcę zbudować dom dziecka pod... Dom... Nie, bardziej bym nazwał to... To mam -hmm. po domu dziecka. Wiemy, o czym mówisz. No, tak Nie jak... ma czegoś takiego. Będę pierwszym dzieciakiem, który wyszedł z domu dziecka i zbudował coś takiego. Mm -hmm. I dogadałem. I tak jak domy studenckie powiedzmy coś takiego? Tak. No. Ale chcę mieć na tym kontrolę. I to ja chcę wszystkich weryfikować, praktycznie. Chyba, że to będzie już taka na taką skalę, że będę musiał ludzi, ale mm -hmm. ja, tak jak ci powiedziałem, ja mam fiksa na kontrolę. Po prostu chcę poznać wszystkich ludzi, którzy są dobrzy. I chcę poznać ich historię, chcę ich słuchać, lubię słuchać. I po prostu stary, no wywodzę się z tego świata. Nikt ich bardziej nie zrozumie jak ja. Dlatego uważam, że jestem na odpowiednim miejscu. To jest moja misja w życiu i zawsze ją miałem w głowie. Kiedyś chciałem stworzyć program usamodzielniający, gdzie nie chciałem właśnie, żeby ludzie traciły tą wiarę w siebie. Na od razu na wyjściu. To jest na starcie spierdolone, mm -hmm. życie, wychodzisz nagle, nie wiesz co, ma, co, co robić, bo nikt w ciebie nie uwierzył, bo nikt ci nie podał ręki. Ja miałem szczęście. Miałem trenerów, którzy mnie wyprowadzili, miałem sport, który mnie wyprowadził, ale inni nie mają tego szczęścia. Ja chciałbym być ich tą iskierką. I... Ale tym, którzy na to zasługują, bo mówmy się, nie wszyscy będą się nadawać. No na pewno. Ale są ludzie, którzy na to zasługują i, e, i życie może im nie dało rodzinę, ale da, da im mnie. No i ja będę może takim ojcem dużego domu i to mi jara, stary. To ja lubię to, kurwa, robić, bo to połynie mi w krwi. Spędziłem tam 10 lat. Poznałem tam mnóstwo dzieciaków i z tego całego mm, szamba naprawdę da się wyjść. To nie jest proste, bo bo tą rysę na ja będę miał na całe życie. I, i nigdy w życiu nie będę się usprawiedliwiał, bo ja miałem ciężko, ale też nie będę się karał za to, że moje zachowania mogą odbiegać od normalności czasami, jestem tylko człowiekiem i, i komuś, czy to się podoba, czy nie ja nie chcę budować wizerunku grzecznego chłopaka, ja nie bo wiesz, są wizerunki, jest, za szufladkowanie, mega dobry chłopak, mega zły chłopak, damy na to, nie, że są tak ja jestem gościem, który chce budować swój wizerunek oddzielny, ja chcę, żeby ludzie mówili że chcę być jak Pablo Tybori, a nie, że chcę być taki, jak i tak, ja chcę być wizerunkowo taki, ja nie w wkurwiam ja robienie wizerunku po ciebie, ja nie robię nic w życiu, co jest sztuczne, stary nic, nie robię, co jest niezgodne ze mną. Wierzę w ludzi i wierzę w zmianę i wierzę, że każdy potrafi się nawrócić. I zarzucono mi, że pomagam Małgorzacie, która, e, której robi metamorfozę, której zabrano psa, bo martretowali się nad, ni nad nim niby, nie? Ja tego się dowiedziałem oczywiście po, e, po tym programie, bo tam gdzieś tam kilka osób do napisało. I na początku, wiesz, ja kurwa kocham zwierzęta, mówię, ja pierdolę, jak to, nie? Mówię od razu, mam, mówię jest na nie, nie, w sensie, no wkurwiłem się, ale z drugiej strony mówię, prosty przykład, Jan Paweł II został postrzelony przez gościa, po czym Jan Paweł II sam wybacza temu gościowi. I ten gość przechodzi na tą z dobrą stronę mocy. Mhm. To jeżeli Pają Paweł II wybacza gościowi, który chciał go zabić, no to dlaczego nie można wybaczyć kobiecie, której nigdy nie miała wartości, chlała całe życie, i jej jedyny cel, to było zalanie kieliszka i go przechrenie. Więc teraz ale ona myślisz, ma szansę. To, ale My, myślisz, że ona to utrzyma? Ja myślę, że to będzie bardzo ciężkie. No właśnie. To jest bardzo ciężkie w takim wieku, ale ale jak nie spróbujesz, nie zobaczysz. Uh -huh. tak? Ma to tylko możliwość. Federacja jej pomaga. Czy będzie się wybijać na tym, czy nie, to nie o to chodzi. No bo jest tysiące innych gwiazd lub gwiazd. No, skurwa, ja to nie nazywam gwiazd. Gwiazdy są na niebie. Ale prospektów, które mogą zainwestować. Ale oni chcą w nią. Wierzą w nią. I ja poniekąd też wierzę, nawet jak się nie uda tej zmiany zrobić, to będzie piękna przygoda. To będzie piękne, kolejne e, doświadczenie, bo ty próbowałeś. Oni dają, naprawdę ją inwestują dużo pieniędzy, dużo, e, dużo energii. Mój, mój terapeuta z nią pracuje też, bo ja powiedziałem, że ja wchodzę w ten deal, jak mój terapeuta poprowadzi ją, bo wiem, że jest w stanie jej pomóc. I widać to już na konferencjach. Nie dość, że się zmieniła też trochę e, e, wizualnie, ale też uważam, że coraz lepiej też sobie radzi na konferencjach i tak dalej. To jest ogromna ciężka praca. To u mnie jest ciężka praca, gdzie jestem młodym, ambitnym chłopakiem, który wymaga od siebie i, i przez to, że wymaga od siebie od 6 rano do 24 pracuje, to, to i tak jest ciężko tę zmianę osiągnąć do końca, no bo mm -hmm. to są takie mega zakorzenione niektóre nawyki, że to zawsze gdzieś tam może wrócić, ale ale dla mnie to jest ciekawe doświadczenie I... Ostatni temat Paweł Dabre. Bo jeżeli za 10 minut nie zbiorę się stąd To będziesz mnie wiózł Na dworzec zachodni tylko do Katowic Kurwa dzisiaj, ty, ja, dzisiaj mój kolega Kamil Którego zaprosiłem na, rano na śniadanie przed, przed pociągiem Zanim kurwa, go nie odwiozłem To mówi pa, ja mówię, Musisz zjeść tą jajecznicę lecznym, Bo jest zajebista Chodź. Mnie Paweł, Ale jak nie zdążyć, to do Katowic To wierzysz. I to jesteś drugą osobą do Katowic dzisiaj, którą może będę musiał zawieść, ale udało się zdążyć, więc, więc mamy 10 minut mniej tak. więcej tak na ten ostatni temat, bo chciałem z tobą porozmawiać o e, medycynie estetycznej. To, że e, masz swoją, otwarcie swoją klinkę. A uwaga, jeszcze ci powiem coś mm. o tym bloku. Mm -hmm. Spotkałem się z moim wspólnikiem już teraz, ale też sponsorem i też dużą, dużym e, funduszem Best In Group. Group. Mm -hmm. Przyklepał mi, że wchodzą ze mną w ten blok. W ten blok dla, yes, dla, tak. dla dzieciaków. jestem no. ogromnie mi, kurwa, stary, że wiem, że idę w dobrym kierunku, mm -hmm. stary, że wiem, że mam ze sobą ludzi, że masę ludzi, że mam mocnych, naprawdę mocnych, ułożonych gości na stanowiskach i film, które chcą w to wejść, które wierzą w to, stary, mm -hmm. że to można zrobić. Będziemy piersi, kurwa. miaramy mnie to i będę gościem, który nie miał nic, a zbuduje dla nich coś wielkiego, stary. To jest piękne. Mm -hmm. Ja tym się jaram po prostu. I bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o tę medycynę estetyczną, no. masz 30 lat. Tak. Kiedy był twój pierwszy zabieg? Ile miałeś lat? O, wiesz co, zaczęło się od tego, że poznałem moją byłą dziewczynę, Mnesz Monika. Mm -hmm. Dziewczyny, nie dziewczyn, to była taka przygoda, no takie pojemane to było trochę. Mm -hmm. No to ona też mi pokazała kawał życia, tego mm -hmm. trochę z tej ciemniejszej strony mocy. <laughs> I to było, to było też, kurczę, no ale no wszyscy ludzie są po coś w naszym życiu i, i uważam, że ten czas też był potrzebny. E no, słuchaj, ona miała swoją klinikę medycyny estetycznej. No i ja tam mocno, jakby, jak miałem choć 20, parę lat, 21, albo 20, wtedy zacząłem się interesować, bo ona zaczęła to robić, ja, e, znaczy miała tą klinikę i mnie zacząłem to interesować. Ja zawsze, wiesz, lubiłem dobrze wyglądać i tak dalej, dbałem o siebie. No i wtedy się coś tam zaczęło, po czym rozstałem się z nią. No i wiesz, miałem przykład sytuację z tą moją buzią, dzisiaj trochę inaczej wyglądałem tak. jak wyglądałem, pewnie lepiej bym wyglądał jakbym nie miał tego incydentu, aczkolwiek zmieniły mi się wartości dzisiaj i faktem jest, że dalej dbam o tą buzię, ale zmieniło mi się to, że nie muszę już wyglądać jak kiedyś, chociaż walczyłem o to po zabiegu, który mi wykonała ta kobieta, która zniszczyła moją twarz z terdami. No to no to był moment, w którym ja walczyłem o to, że to musi wrócić. Ja do, od momentu, do momentu, kiedy ja nie zaakceptowałem tego, że tak jest, już tak będzie. I nie pojechałem tam do Turcji, wydałem 60 tysięcy na zam, zabieg laserowy pod podskórny, żeby naprawić moje tkanki, które zostały zniszczone. Gdzieś tam połudawane miałem e, tłuszcz w pewne miejsca na no, żeby, e, żeby podnieść mi te policzki, bo to wszystko zapadało się stare, nie? Naprawdę źle wyglądało. No gruba akcja ogólnie no. To tak, było, no? I wiesz. I kobieta nie poniesie żadnych konsekwencji, bo taka jest medycyna. Ale Bóg... Na pewno wie, co z tym zrobić. No i karma wraca do wszystkich. Potem nie poddałem się, stary. I wiedziałem, że kiedyś mogę zbudować na tym wspaniałą historię. I pojawił się ten anioł, o którym ci mówiłem, Karolina, uh -huh. na mojej drodze, zawsze chciałem mieć klinkę i zawsze chciałem leczyć ludzi z tych powikłań, bo wiedziałem, jak to jest problem, jak, jak to bardzo mocno zaburza twoją samocenę, ale jak z drugiej strony, jak to bardzo mocno też potrafi podnieść, jeżeli potrafisz uh -huh. zrobić bardzo dobry zabieg. I Karolina jest idealną osobą, doktorem na miejscu, a ja jestem idealnym gościem, który na przykładzie swoich nieszczęśliwych zdarzeń jest w stanie pomóc tym ludziom i jest w stanie ich zrozumieć. Dlatego Kocham to, co robię, kocham zmieniać ludzi, kocham im dawać nowe życie. Bardzo dużo przed tym zmieniem zmian. E, po prostu mam czutkę. wiem u kogo będzie broda dobrze wyglądać, wiem jaka fryzura będzie dobrze wyglądać. I tworzę też program Metamorfoz, e, gdzie widzisz, mam swoją markę odzieżową, będę mógł mm -hmm. ich ubrać w swoim kciuchu. Mam swój barbershop, będę mógł ich e, strzyc, bo będą kobiety i mężczyźni, e, mężczyźni robić, będziemy im robić metamorfozę. Mam klinikę swoją, medycyny estetycznej. Mam swoich terapeutów, mam swoich trenerów. Mm -hmm. Mam cały kompleksowy skład, w którym mogę wszystko w jednym e, zmieścić i będę robił. Mam zajebistą ekipę, fryzjera, makierzyskę, mojego, mojego byłego, mojego brata, dziewczynę, więc no wszystko mi się jest tak fajnie w życiu spina, po prostu te, jak mówią, ki ma dwa końce i mój ki dosłownie ma dwa końce, kurwa, ale to takie długie, bo na no, dobrą sprawę robię tyle rzeczy w życiu i i na pewno się przy wszystkich spełnią i daję radę. Więc e, sam przed sobą robię ukłony, że naprawdę, ja się ciebie doceniam, moja wartość strasznie wyrosła, ale to nie tak, że ja wchodzę wyżej sam niż dupę mam. Po prostu budzę się rano, czy to jest poniedziałek, czy to jest niedziela, czy to jest czwartek, uh -huh. u mnie jest każdy ten sam dzień, każdy dzień, który przynosi coś nowego i każdy dzień, kurwa, z ciekawością, co dzisiaj się wydarzy i na co, kurwa, pobluty woli wstanie, wstanie i na, na co, na co, na co wpadnie, uh -huh. bo... Ja jestem gościem, co kurwa mówi, że mogę być menadżerem i dzisiaj będę mena jestem menadżerem już trzech influencerów i trzech, trzech, trzech osób ze świata freakfajców. I ja skończę zaraz walczyć. Planujemy duże rzeczy. Niedługo też będą, o tych nie mogę akurat mówić, ale duże rzeczy się będą dziać i też będę kończył pewnie z wrakami, chociaż zrobię formę życia na Michała Pasternaka, którego Mam nadzieję, że mm, 18 maja. Także tak bym to chyba spłętował tą naszą wspaniałą, całą, długą i. E, Zapomniałeś... mo monologiczną rozmowę! <grym> Wiesz, ja nauczyłem się, że nie przerywa się temu, który dużo mówi. Jak to mówią? Bo to źle wychodzi. Pan Bóg potem. dał jedną parę uszu. Tak jest. I, 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 i język jeden. Ale nie żeby, na jedno wi pytanie. żeby więcej słuchaj mi jej mówić, nie? Ale ja, kurwa, jak to ja. Lubię sobie pogadać. Nie, odp nie odpowiedziałeś na jedno pytanie. Dawaj, Ile zarabia Pablo Tyruro? Nie, nie zliczę tego, tak szczerze. Mam kilka... Ale mocnych... jesteś już milionerem? Tak, 30 lat miałem i wiesz co jest Pamiętam jak z Michałem Dudkiem kiedyś gadałem, że do 30 dobrze było być milionerami. I chłopaku chyba obydwoje udało nam się to zdobyć, nie? Ale mm. to nie było tak... To było tak, że to samo przyszło trochę, nie? Ja w na ten, w ten dwa lata nadrobiłem, to straciłem wszystko, bo ja... Miałem w tym 2020 roku czy w tym 2001 przełomie, straciłem wszystko. Nawet dom, ja... który budowałem, musiałem sprzedać, bo nie miałem za co żyć, a go, zrobiłem go za gotówkę. Więc straciłem wszystko, odbudowałem to i rzutem na taśmę, na taśmę, zostałem milionerem, będąc mając 30 lat i. Zarabiam pieniądze, ale ja inwestuję wszystkie. Mhm. Nie jest tak, że ja mam na koncie. Ja czasami muszę pobliżać do kogoś zadzwonić, mojego bliskiego, bo czekam na przelewy, bo mam łatam dziury, bo mam tyle biznesu gdzieś tam. Jak ci, którzy mają biznes, już zrozumieją, bo powiedzą, mhm. o co chodzi. Mam gdzieś tam działki, mam gdzieś swoje domki, mam dwa auta, to dobrej klasy. E, kolejne kupuję, mam barbery, mam klinika. E, dobrze, że teraz mój e, wspólnik wszedł mi i bardzo mocno gotówkę wyłożył mi na rozwój firmy z odzieżą i rozwijam się dzięki nim, dzięki wspaniałym ludziom stary. Ja sam bym tego nie osiągnął. Mam, mam zajebistą energię i zajebista energia przyciąga zajebistych ludzi. I to jest taka symbioza, która działa po prostu. Mam energię. My jesteśmy stworzeni z energii. I to trzeba pojąć. To, co dajesz, do ciebie wraca. Amen. 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 Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.